Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, ale nie tylko na moim kanale, ale też na kanale Świat Szarpiego. Moi drodzy, zapraszamy Was na kolejne spotkanie w Farming Simulator 19, ale jednocześnie w serii Sąsiedzi. Moi drodzy, sąsiedzi sobie już Szarpej na swoim koniu z białą skarpetką, drugą białą skarpetkę zgubił. Tak czy inaczej, moi drodzy, zebraliśmy się tutaj po to, żeby Was przywitać, a witam Was, Szymon! Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, zarówno Twoich wujku, jak i widzów Szarpiego. Szarpej! 4 razy S, okej, może być. Witam wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie wujku, witam Ciebie Szymon. Ja też Ciebie witam. No bo byłem już pytany, jak w końcu mają do ciebie mówić, czy Szarpejka, czy Szarpi, bo my różnie się do ciebie zwracamy na odcinku, nie? No ale moi drodzy, no my tutaj Szarpejkę tak lubimy, że już tyle on miał pseudonimów, Szarpej! Wszystko co Szarpie jest okej, więc... Tak, wszystko co na szy to może być, no także po prostu raz Szarpejka, raz Szarpi, raz Szarpej, sam się podpisał jako Szarpej. Tak jest. To jak po prostu jakiś chiński ten mistrz sztuk walki. No, Szarpej to jest taka rasa psa. Ale nie, no z psem bym cię nie skojarzył. Dobra. Tak czy inaczej, moi drodzy, ja też was witam. I cóż, bierzemy się do pracy. Więcej nas dzisiaj nie będzie. Tylko my tutaj trzej. Tak, moi drodzy, Szymon zostaje u mnie, Szarpi sobie już pojechał i Szarpi dzisiaj będzie pracował solo. I pewnie pamiętacie już Szymona, bo Szymon był w poprzednich sąsiadach na naszym kanale, tylko że moi drodzy, no my jesteśmy uczciwymi ludźmi i tutaj Szymon zrobił taki myk, że zapisał się do serii u Szarpiego i do serii u mnie. No oczywiście myśmy o tym nie wiedzieli. No ja nie wiedziałem, że Szymon zapisał się do Szarpejki, a Szarpejka nie wiedział, że ja tutaj mam Szymona na swojej liście. No i moi drodzy, według kolejności, bo Szymon to wysłał niemalże w jednym czasie do nas tutaj, do mnie i do Szarpejki, więc najpierw był u Szarpiego, za niewolnika na jego, że tak powiem, farmie, a dzisiaj Szymon będzie moim niewolnikiem, moi drodzy, na mojej farmie. Czy ci to odpowiada, Szymonie? Mi odpowiada, zobaczymy, kto lepiej płaci, nie? Właśnie, wujcio, czy ktoś z nas kiedykolwiek jeszcze zapłacił za pracownika do PGR-u, jak ustalaliśmy? A Muciek ci o tym przypomniał nie. Na odcinku. Tak, Muciek u ciebie, mi o tym nie? Przypomniał, a ja no. Potem i tak zapomniałem znowu. W sumie to mi tak jest głupio na dzień dobry, że wyszło jak wyszło, bo Szarpi przynajmniej koniem ci się dał pobawić, a ja no, niestety nie wiem. A ty mówiłeś, że ktoś ci jajka zabrał. No, mi za to ktoś jajkami się pobawił, no i są poprzestawiane pudełka, zaraz wam pokażę. Nie wiem dlaczego te pudełka tak się tutaj poustawiały. One tutaj zawsze się ustawiały po prostu takim równym rządkiem, jakby ktoś tutaj linijkę... No proszę mi nie chodzić po jajkach, no come on, no. To, że nie dałem ci się pobawić konikiem, to nie oznacza, że jajkami możesz mi się bawić teraz. No, proszę bardzo, wszystko się wyjaśniło, moje. Wszystko się wyjaśniło, już teraz wiem, kto mi się tymi jajcami tutaj bawił. No, także, moi drodzy, sprawa rozwiązana. Ale nie wiecie, co my dzisiaj będziemy robić. Moi drodzy, od poprzedniego odcinka obowiązuje nadal ten taki fajny, marginalny zestaw prac. On nadal będzie, tylko z tym, że jak będę miał gościa, to muszę wam powiedzieć, jaką pracę tutaj na bieżąco będę dawał właśnie moim gościom. Słuchajcie, troszeczkę się zmieniło. Ja o tych zmianach tutaj opowiem wam, co się u mnie zmieniło. Potem na to będzie miał czas Szarpi, aby opowiedzieć wam, co się u niego zmieniło między odcinkami. Może, no ja dzisiaj miałem pierwszeństwo do wejściówki, więc ja to po prostu wykorzystam i będę pierwszy, który przedstawi... Tak, będę czynił honory, przedstawię wam jako pierwszy, co się u mnie zmieniło. Moi drodzy, zmieniło się u mnie to, że sprzedałem pole numer 39, 53 i 54. Dlaczego? Ponieważ to były pola, które wymagały w pełnym cyklu bardzo dużo pracy. Możecie sobie pomyśleć, no hello, onkel. No przecież każde pole w pełnym cyklu wymaga dużo pracy. No tak. Ale, moi drodzy, im więcej pracy wkładamy w takie pola, bardziej skomplikowane, na przykład te 54, gdzie tutaj, gdzie są te kropeczki, no dobrze wiecie o tym, czy też nie wiecie, może widzieliście już, może zauważyliście, ale tam, gdzie są takie kropeczki i tam dalej, i tak dalej, takie różne pominięte miejsca na tych polach, tam, moi drodzy, są jakieś tam słupy, jakieś tam inne przeszkody, czasami jakiś tam zdarzy się, po prostu badyl wystaje,
tak czy inaczej tutaj mam słupy, czasami są to drzewka. I moi drodzy, z tych tutaj pól ja nie zbierałem więcej niż na półtora zbiornika jakiegokolwiek plonu, którego tutaj po prostu wcześniej sobie zasiałem. Więc taki nakład pracy na te pola, bo jednak no pełny tutaj trzeba zrobić cykl tego wszystkiego i tutaj trzeba tańczyć koło tych słupów i pobieracie tylko półtora zbiornika kombajnu danego plonu, no to troszeczkę tak przykro się robi, że człowiek się stara, że chciałby troszeczkę więcej na tym zarobić, ale te pola dla mnie no nie są zbytnio dochodowe przy tej częstotliwości, w jakiej ja po prostu gram. Także to u mnie się po prostu no nie sprawdzi, więc postanowiłem sprzedać te pola. Za zarobione wcześniej pieniążki dołożyłem i kupiłem pole numer 56. Pole numer 56 też ma wielką dziurę, tutaj ma tą dziurę i tutaj ma takie wygryzione. Tutaj są jakieś bim bam bom krzaczory, tutaj jest dupny, naprawdę bardzo duży, bo te pole też jest duże, ale tam jest taki przeogromny słup wysokiego napięcia. Ale to już jest lepiej, bo przynajmniej ja sobie zrobię kółeczko dookoła tego słupa, a nie, że tutaj muszę tańczyć po prostu, no nie wiem, kankana na rzęsach, żeby tam cokolwiek po prostu pozbierać. Tutaj jest to o wiele lepiej, pomimo tego, że też jest jakaś przeszkoda. Na zdrowie. Dziękuję. Kontynuuj. To znaczy, że prawdę godą. Tak jest. Moi drodzy, i co jeszcze zrobiłem za zarabione hajsy, bo ja troszeczkę sobie pograłem między odcinkami, nie za dużo, ale troszeczkę, kupiłem sobie, tak jak wam obiecałem, pola na drugiej stronie wsi. Dlaczego? Ponieważ obiecałem, że tak jak jest to w realu, że niektórzy rolnicy faktycznie te pola mają daleko, że nie tylko koło gospodarstwa swojego, ale czasami muszą tymi maszynami rolniczymi przejechać szmat, czasami nawet dwie wioski dalej jadą, żeby trafić na swoje pole, na swoje tam ojcowiznę, czy tam inne pola uprawne, cokolwiek tam mają, może to być nawet łąka. Więc moi drodzy, ja też postanowiłem tak troszeczkę się urealnić i zrobiłem sobie zakup pól, które, moi drodzy, dzisiaj będą miały jakiś progres. Pole numer 79, tutaj będę chciał wysłać mojego gościa. Tam są ziemniory i, moi drodzy, te ziemniory na polu numer 79 trzeba zaorać. Ja ich zbierać nie będę, dlatego że nie mam do tego maszyn i nikt od nas nie ma takich maszyn. Nie chcę wypożyczać i nie chcę na razie ziemniaków składować. Dopiero gdy przyjdzie u mnie taki czas na to, że moja farma będzie miała progres, że już to jest ten moment, że będą te u mnie bulwiaste te roślinki, no to wtedy dopiero sobie ja będę działał na swoją rękę, ale na razie te ziemniaki chcę zaorać i tam w pierwszej kolejności pojedzie Szymon i będzie tutaj te pole 79 mi orał. To ja mogę już jechać? No Szymku, od ciebie jakieś zakłócenia, ale są cały czas. Moi drodzy, i ja tutaj sobie pojadę na pole numer 56 i będę z tego pola numer 56 zbierał, moi drodzy, co? Słonecznik. Tego słonecznika tam jest bardzo dużo. Będę musiał sobie jakoś radzić, bo nie chcę Szymona teleportować z jednej strony mapy na drugą stronę mapy. Ja sobie tutaj poradzę, a Szymon będzie na razie działał na polu numer 79. Inne zmiany. Szymon? No. Chodź, pokażę ci. Właśnie gdzie ciągnik, nie? Bo chciałem zapytać. Już ci pokażę, gdzie są ciągniki. Ciągniki tutaj mam dwa. Ja bym ci do Orki sugerował zabrać ten mocniejszy, serii R. Tutaj jest, to jest MK, to nie ten. Tutaj jest RK, bierz RK. RK jest mocniejsza. Bierz RK, ja sobie zostawię MK. Ona w zupełności mi wystarczy do wleczenia, moi drodzy, bardzo dużej przyczepy, którą sobie kupiłem. Przyczepę, którą sobie kupiłem, to jest przyczepa z modyfikacji i tą przyczepę, ja już nie pamiętam, chyba Sharpie poleciłem. Tak, Adurante chyba, nie? Tak. To jest, bo tam przez przypadek wgrałem te przyczepy, bo źle zrozumiałem opis. Szymon, czekaj, moment, zaraz do ciebie przyjdę. Sharpie jeszcze raz, co mówisz? No, mówię, że przez przypadek właściwie wgrałem te przyczepy, bo źle zrozumiałem opis tego moda, bo zrozumiałem tak, że ta paczka ma przyczepy do drewna, ale typu autoload. I my tutaj z Jackiem się napaliliśmy, bo ja tutaj miałem też ostrą wycinkę, Jacek miał ostrą wycinkę, a się okazało, że jest tam owszem autoload, ale akurat nie do drzewa, no ale przyczepy zostały. I, no i są bardzo fajne, bardzo mi się też podobają, jeżeli powiększę areał, też pewnie sobie je kupię. Tak, no ja ze względu na to, że mam,
Ja ze względu na to, że mam powiększony areał, mam teraz tych pól więcej i mam pola na drugiej stronie mapy, to nie chcę jeździć, słuchajcie, pociągami, nie chcę robić TGV, nie chcę robić pierdylion przyczep do jednego traktora, żeby tylko po prostu jakoś sobie poradzić, więc tą przyczepkę, którą mam tutaj, ja ją sobie zostawiam. Ona będzie do takich drobnych rzeczy, ona będzie tutaj na przykład do paszy dla kurcząt, ona będzie dla pobliskich pól, na zbiory na pobliskich polach, ale na przykład jak już będę miał na dużym polu pracę, te pole może być blisko, no bo 56 nadal jest blisko mojej gospodarki, ale chodzi o to, że jak będę pracował na dużym polu, no to taka duża przyczepa jest w sam raz i ona ma 35 tysięcy litrów pojemności, więc dla mnie ona jest w sam raz. I to są takie nowości, główne zmiany, których dokonałem, gdy po prostu was nie było przez te 2 tygodnie. Także moi drodzy, to tyle. I teraz oddaję głos Szarpejce, bo pewnie Szarpi też ma wiele do przekazania z nowości na swoim gospodarstwie. Tak, ja mam tutaj napisane wszystko, bo ja mam, no, mam trochę nowości, słuchajcie. Ja też powiększyłem sobie areał i tutaj, jeśli chodzi o mój areał, no to tak. Przede wszystkim, to już na poprzednim mieszczuchu widzieliście, kiedy robiłem żniwa z... Michałem na polu 88, 87, 86, aż do 83. To jest takie pasmo malutkich pól, które ja w tym odcinku będę łączył. Przy czym nie w jedno pole z tych wszystkich 6, ale 2 pola. Po 3 pola na jedno, tak wyjdzie. I dlatego tutaj już widzowie widzieli, co ja na te pola zawiozłem. Zawiozłem tą taką maszynę, która nie wiem jak się nazywa, bo Farming też nie wie jak ona się nazywa. To jest, ja to nazwałem rozdupiacz do drzew, który produkuje wióry. To jest, jak rozdupiacz? Rębak, nie? Wrzucasz to się rębak nazywa. Wrzucasz z rębki i ten, on je mieli na wióry i taśmociągiem one wypadają do przyczepy. No to jest przecież rębak. Nie no, nie wiem, dobra, niech będzie rębak, okej. Okay. Rozdupiacz do drzew, tak lepiej brzmi. I koniec. I wykupiłem Mikuda, sobie... Na którym polu ty masz te ziemniaki? No mówiłem, 79. No to ja tu jestem. Źle pojechałeś. Aha, dobra, bo masz skarpę tutaj. Z tej strony. No. I teraz tak, i kupiłem jeszcze pole numer 35, na którym również są ziemniaki i trzeba to będzie zorać. Jeżeli starczy mi czasu, no to zajmę się orką tego pola, no ale przecież zanim ja te pole zacznę orać, no to tak. Te pola, które teraz będę łączył, a czy najpierw będę je przygotowywał do łączenia, no to ja je oczywiście zabezpieczę, to znaczy przygotuję w pełni, czyli kiedy je połączę, no to je w całości sobie tam zoram albo zgłęboszuję, wysypię wapno, dopiero wtedy zabiorę się za siewy. Tak, i właśnie jeżeli starczy mi czasu na tym odcinku, no to również pole numer 35 sobie przeoram. Ono jest tak przy polach Bartka, tutaj tak między jego polami. Jestem ciekaw, czy on nie planował go kupić, no ale trudno, nie kupił. Ja je kupiłem. I jeżeli chodzi o resztę nowości, no to skoro jestem tymczasowo u mnie na farmie, no to zainwestowałem w dużą, wysoką wiatę na kostki, żeby mi one nie leżały pod chmurką. Jest to również wiata z modyfikacji, wrzucona na świeżo właściwie, niedawno została wrzucona i postawiłem garaż na 4 stanowiska. W końcu bez problemu wchodzi mi tutaj kombajn, do tego oczywiście ciągnik, 2 ciągniki i zostało mi 4. miejsce, no to postawiłem tutaj moją prasę, bo to jest ogromna prasa, ona jest nawet większa od tej do kostek z Kuna, więc tak akurat pasuje. No i słuchajcie co, no w międzyczasie sprzedałem mleko, za pieniądze ze sprzedaży mleka właśnie kupiłem rzeczone pole numer 35 oraz cóż ja tu jeszcze zrobiłem? Aha, postawiłem również taśmociągi, 2 taśmociągi do obornika, no bo jak tutaj możecie zauważyć, ta pryzma na obornik, ten taki, no to miejsce na obornik, ono jest w takim miejscu, że byłoby mi ciężko się tutaj manewrować łyżką, no to się wycwaniłem, postawiłem 2 taśmociągi i tutaj jak widzicie, uroki Farminga 19, obornik jedzie taśmociągiem i spada w niebyt. Taśmociąg cały czas chodzi, odkąd się zalogowaliśmy do gry. Ja tego tutaj nie umiem pojąć. Dlaczego tak się dzieje? Ale też
no ale też pracują takie maszyny jak ten cały paszowóz. Tak, paszowóz, tak? Też miesza cały czas. To cały czas pracuje i też pracuje moja przyczepa, którą ta sama zbierająca, którą zostawiłem przy korytach owiec. I dzięki temu, że ona cały czas pracuje, bo ona tam cały czas się uruchamia, to co na świnią przy korytach owce, to się automatycznie samo sprząta. Więc słuchajcie, to można powiedzieć, że to, że te maszyny pracują, nawet nie podpięte do ciągnika, nie mają one tego całego wałka przekazu mocy, no bo nie mają, skąd one biorą moc? Tak. No, to nawet He-Man potrzebował z czegoś mocy brać, tak? No właśnie. Także moi drodzy, no jeżeli to nie jest podpięte pod wałek, to jakim cudem ta maszyna pracuje? Można powiedzieć, że to jest bug, no i ja bym tak powiedział, że to jest bug. Ale czasami są takie bugi, które dają jakieś korzyści. No tak czasami się zdarza. To się nazywa wykorzystywanie aspektów gry. No, coś ten deseń. Także czasami jest to nam na rękę. Czasami bywają takie rzeczy, które są po prostu na rękę. No ale czy ja wiem, czy to tak do końca, jak to, nie wiem, Szarpi, na rękę ci to jest, czy nie? Bo mi na przykład pytanie łowiec tak. A czy powiem ci tak, ten taśmociąg, on nie potrzebuje żadnej mocy. Po prostu jak podjeżdżasz pod niego przyczepą, no to zaczyna się sypać, nie? Wiesz, tak samo automatycznie, jak sypie się z kombajnu, jak podjeżdżasz pod rurę przyczepą, nie? Tylko że teraz ta taśma chodzi i to tak wygląda, jakby ten obornik mi się przesypywał z miejsca na miejsce, nie? Więc tutaj to... Znaczy mi to tam, wiesz, no dobrze, że on się nie traci przynajmniej, ten obornik. Także no nie zużywa mi się. A jestem ciekaw, czy twoja przyczepa samozbierająca się zużywa, jak ona se sama sprząta zwierzęta na przykład. Tak! Aha, tak, no to... ja ci już mówiłem, no, ale że ja zauważyłem... Ale to o ciągnikach mówiłeś, nie? Tak, mówiłem o ciągnikach. Wiesz co, nie przyglądałem się przyczepom, ale powiem wam szczerze, że ja na to zwracałem uwagę. Nikt z widowni nie pisał, czy to jest... true czy nie true. No tak czy inaczej, ja to zauważyłem, że maszyny mi się tam po kilkadziesiątnych tam procenta jednak niszczą, kiedy ja po prostu wbijam do gry i widzę, że są uszkodzenia. Ja sobie notowałem nawet, opuszczam serwer dnia takiego, o godzinie takiej, następnym razem, no patrzę, no jestem procent inny, no. Także było coś takiego, no. I nikt mi tymi maszynami nie jeździł. Ja tutaj ufam moim sąsiadom. Jak mówią, że nie jeździli, to nie jeździli. Zresztą ja bym poznał, że jeździli, no. Bo widziałbym po motogodzinach, tak? Dokładnie. No. Także starzeją się po prostu, nie? No, tu może ta lubelska to jest takie Roswell, nie? Tam strefa 52. Roswell. To znaczy powiem wam tak. Mój sąsiad lata. A ja nie latam, no i co? Lata wstecz. Kupił sobie Poloneza Atu, więc wiecie ile lat wstecz. Polonez Atu, to był taki Polonez z taką dupą, nie? Tak, no tak. I on sobie kupił tam za oszczędności życia, tam za żoną. No i kurde, tego Poloneza wstawił sobie do garażu murowanego i wiecie, oni tylko tym Polonezem w niedzielę do kościoła, do supermarketu po mszy i z powrotem samochód trafiał do garażu, kocykiem był, rozumiesz, owinięty w tym garażu, pomimo tego, że był garaż, to jeszcze w kocyka go fajnie poopatulali, jakby tak po deszczu jechali, to oczywiście samochód po wjeździe do garażu musiał być wypucowany do sucha, no ale potem sąsiad się rozchorował i ten samochód w sumie, no tym samochodem w sumie coś przejechał, nawet niecałe 20 tysięcy kilometrów w ogóle. A miał go bardzo długo. I ten samochód przez dłuższy czas stał w garażu, poopatulony w te kocyki i tak dalej, i tak dalej. A co ja tutaj zahaczyłem? Co jest grane? Co mnie tutaj trzyma? No, ty, wujeglami? Żebym ja ci nie przypomniał, ty dzisiaj zaczął. Na które pole ty pojechałeś? No. Ja pojechałem na dobre pole, tylko od złej strony. Słuchajcie, nie, no coś mnie tutaj... Coś mnie tutaj chwyciło i nie chcę puścić. Dobra, udało się. A wydało się, no. Udało się uwolnić. Słuchajcie, i co chciałem powiedzieć, nie? I ten Polonez, można byłoby powiedzieć, że on prawie nie miał nic przejechane, że on był w tym garażu, poowijany w te ręczniki, w te kocyki. To jest 20 tysięcy do takiego samochodu, nie? Serwis był raz zrobiony, tam chyba nawet ten gwarancyjny. I słuchajcie, samochód ten sobie stał w garażu. Sąsiad zmarł. On długo chorował, dlatego tym Polonezem nie jeździł.
I każdy myślał, a nowe auto, no przecież są co mało jeżdżone, co tego. Ale jak sąsiad zmarł, to tam rodzinka zaczęła się tam opiekować tym samochodem i słuchajcie, oni go nie umieli odpalić. Oni przyszli, to tak, akumulator padnięty. No tam. Tam się okazało potem, jak już pojechali na taki długi przegląd tego Poloneza, to się okazało, że nagle to do wymiany, to do wymiany, to zbutwiało, to tam, kurde, do wymiany, bo coś tam się, gdzieś tam się coś zebrało i dziękuję, do widzenia. Także widzisz, maszyna, która stoi w garażu i niby rzekomo możesz powiedzieć, że jest nowa, co to jest 20 tysięcy przyjechane dla takiej maszyny, ona stojąc niestety marnieje. No. Ona się tak samo niszczy. Tak. Ząb czasu robi swoje. Dokładnie, to nie ma. No. Wiesz. Pojazdy jak no nie pracują, to też się psują, no. Samochody tym bardziej. No samochody przede wszystkim silnik złapie, nie? Tak. Ja słyszałem, że jak silnik długo nie pracuje, to tam się coś koszmarnego z tłokami robi. Ale to ich. No one puchną, nie? Te tłoki potem puchną i koniec. I on złapie go i go nie obrócisz. Możesz sobie kręcić i nie zakręcisz. No i co z tego, że Polonez, kurde, uszanowany, co z tego, że opatulony w koce, co z tego, że 20 tysięcy zaledwie przejechane, co z tego, że od pierwszego właściciela, jak ten samochód w garażu, można powiedzieć, się rozleciał. No. Oni go nie umieli uruchomić, bo sąsiad zapadł w chorobę, bardzo ciężką chorobę, on leżał przez pół roku w szpitalu, zanim zmarł. No i ten samochód, on tam tylko stał, tak go tylko wyciągali na weekendy. Nawet nie, bo to tylko może co niektórą niedzielę, bo to nawet nie można powiedzieć, że w każdą niedzielę czy w co długą niedzielę, tylko tam czasami zdarzało się, że raz na miesiąc. I samochód uszanowany, tym tego, raz na wieś pojechali na święta i tego i samochód już tak trafił, no. No. Ja miałem znajomego, co jak padało, to on nie wyjeżdżał z garażu, tylko szedł na autobus. A to wiesz, no to co, to jest dużo takich ludzi, którzy mają na punkcie samochodów, planowania tych rzeczy, takiego totalnego pierdolca, można powiedzieć, bo to już jest, to, słuchaj, no to już jest taki przesadny troszeczkę manewr, bo to jest tylko rzecz, tak? To jest tylko rzecz. Dokładnie. Ja na przykład nie zamierzam tracić zdrowia z kuli rzeczy. No, owszem, ja na tą rzecz musiałem ciężko pracować. Ja mam tak samo samochód, też na ten samochód musiałem ciężko pracować. Nikt mi go za darmo nie dał. No ale come on, no, bez przesady, że jak będę wycierał do sucha podeszwy albo coś, no proszę cię. Także, dokładnie. Także dobrze, ja już tam rozumiem fanatyzm nawet, ale to ja bym nawet nazwał już tak troszeczkę chorobą. Nie fanatyzmem, tylko chorobą bym to nazwał, bo no, to coś chyba nie za bardzo. Wycierać samochód do sucha podeszwy. Śmiałem się, że zlamisz, nie? To? Śmiałem się, że zlamiłeś, nie? No, a teraz ty zlamiłeś. Pojechałem i nie odwróciłem ze pługa. No, widzisz. I tak to jest, jak się ktoś śmieje z WB, tak, że WB lami. A ja wam teraz przypomnę, że WB ma licencję na lamienie i ja to robię w pełni na legalu. Natomiast wy jesteście nielegalni. Jak będziecie teraz lamić, to Sharpie nie przygotował, znaczy do siebie pewnie też przygotował, lamy, które są pokolorowane na barwy danej gospodarki. Ja mam pomarańczowy, więc ja mam pomarańczową lamę. Sharpie jest niebieski, więc Sharpie ma niebieską lamę. Bartek jest jakiś? Fioletowy. Fioletowy, więc on ma fioletitową lamę. A Jacek ma żółtą lamę. Ta i jest. Teraz kto zlami, ten otrzyma taką kolorystyczną lamę. Ale tylko z tym, że ja będę miał lamę z gwiazdką, bo ja jedyny mam licencję na lamienie. I nikt inny. I Sharpie ja mam, powiedział... Ja mam aureolę. Ja mam jeszcze więcej niż licencję. Dałeś sobie aureolę nad lamą? Tak. Ty małpo zielona, nie możesz. Mogę. Nie możesz. Oczywiście, że mogę. Ja też chcę. Ty masz gwiazdę, ty masz licencję. A ja mam błogosławieństwo niebios. To nie, no to słuchaj, no to jak ty już tak spersonalizowałeś te lamy, to trzeba coś zrobić jeszcze dalej. Na przykład Bartkowi dać taką szeroką lamę. Taki, wiesz, bo on jest baron, on jest taki miśkowaty, więc to musi być misiowata. To musi być taka naprawdę napompowana lama, taka misiowata. Ale jaką Jackowi zrobić lamę? Pomyśl coś. Z tym, ze znaczkiem Iwedo. A! Jezus, on zabiłby nas. On by się stąd wyprowadził. Jest, jakby tutaj Jacek był, to byś miał kredki, wiesz o tym? Zdaję sobie z tego sprawę. No. Ale to czemu? No, bo jest nie przewrażliwiony troszeczkę. Nie używaj przy nim słowa Iwedo. No, jak nie chcesz umrzeć. No. Chyba, że chcesz umrzeć. To taka, wiesz, to jest, można powiedzieć, taki rodzaj eutanazji.
Jacek i Wedo, dup, szlaki znikąd, dziękuję, do widzenia, na legalu wszystko. No, disconnect także... from the server. Tak. Wszystko na legalu, nie? Z pełną odpowiedzialnością, bez kontroli. Także wszystko da się zrobić, także... Ja na twoim miejscu nie ruszałbym tego tematu, przyjaciół. A jest. Dobrze, go nie ma. Ty, jak był kiedyś, pamiętasz ten zespół Murder Talking? No. Ten Tom Anders miał na łańcuszku taki napis Nora, nie? No ta Nora to tam było imię tej żony od tego Toma Andersa, nie? Ty, no to Jackowi taki na łańcuszku napis Iwedo. To by było dobre. Dobra, teraz ja bym miał buty. Mam nadzieję, że Jacek nie ogląda tego odcinka. To jest ostatni odcinek sąsiadów. Zapamiętajcie go dobrze. A co z Bartkiem? Bartek jest w trasie. Aha. Bartek jest w trasie, Jacek ma fuchę, no a my sobie tutaj jesteśmy z tobą. No. Mhm. No. I no tak ja to wygląda. Mi pasuje. Moi drodzy, pewnie teraz patrzycie sobie tak na moją tutaj pracę, co ja tutaj w ogóle robię. No i widzicie, że se robię. No dobrze, ale pewnie się zastanawiacie, czemu ja się męczę z tak wąskim headerem do tego słonecznika. Bo ja lubię być męczennikiem. Nie, no tak serio. Moi drodzy, no widzicie, ile mam hajsów? No właśnie, bo jak czytam tak komentarze co niektórych widzów, to wiecie co, są takie fajne, miłe komentarze, ale tych wszystkich fajnych, miłych komentarzy czasami mam wrażenie, że piszą do nas takie trolle. Mhm. Takie trolle stuprocentowe, nie? Albo nie kumają czaczy, co my tutaj w ogóle robimy i piszą nam jakieś bzdury, albo po prostu, no ja nie wiem, jak to inaczej nazwać, nie? Także są takie fajne, miłe komentarze, które ogarniają nasz progres i wiedzą, co było w poprzednich odcinkach i tak dalej, i tak dalej. Ale są też takie szczapy, nie? Wujek, weź sobie to, to, to. No przecież króca jego fuks. Ja wiem, że można wziąć to i to i to i zrobić tym tamto, tamto i tamto. My o tym wiemy. No. Tylko chodzi o to, że my tego wszystkiego nie zrobimy w piątym odcinku Sąsiadów. No, oczywiście. Bo nie mamy tyle kasy, żeby to kupić, żeby to zrobić od razu tym. Ja męczę się tutaj takim wąskim headerem. Ale wujcio, kiedy... jak chcesz do kukurydzy, to ode mnie możesz pożyczyć. Nie, ja się tym pomęczę. No okej, okay, ja tylko ci mówię. Bo ja lubię nawet te słoneczniki sobie tak mucić. Ja się na nich wyżywam. Ja mam chyba 8 albo 9 metrów jakoś. Nie, niech się męczy, ja się męczę takim wąskim pługiem, takim wąskim ideał. To niech się męczy takim wąskim... Przepraszam bardzo, Szymonu, co to miało znaczyć, jak niech się męczy? To ja tutaj stwierdzam, czy ja się mogę męczyć, czy nie. Oj, nie będzie wypłaty. Nie będzie wypłaty. Cięć, no bez premii już jesteś, także... Dobra. No. No. I moi drodzy, ja mam teraz chyba... Czy drugi raz w miesiącu. Ja mam chyba teraz 3,5 metra, albo 4,5 metra, już teraz nie pamiętam, jakoś tak. No i powiem wam, no jak się dorobię po prostu, jak będę miał ponad 100 tysięcy, wtedy pójdę w kolejne inwestycje i dopiero wtedy zakupię sobie szerszy header, bo też ten... Tutaj header, no, nawet nie pasuje na te pole taki wąski. Poza tym mi teraz w ogóle nie pasuje kupować headera do słonecznika, ponieważ ja słonecznika na razie co nie sieję, nie? Bo nie mam nawet takiego siewnika dostosowanego. Mam siewnik ten zwykły taki, nie co słonecznika chyba nawet nie sieję jeszcze. Także, a nie wiem, a może sieję, a nawet nie badałem nie, tego. Nie, do słonecznika jest tak zwana sadzarka. Ta, która sadzi buraki i tam. No to ja tego jeszcze nie mam nawet. To jak chcesz ode mnie możesz pożyczać, śmiało wujcio. No oczywiście mógłbym, tylko że Sharpie, u mnie progres nie ma być progresem na skróty. Ale to nie jest skróty, to jest sąsiedzka pomoc, panie kolego. Tak, ale chodzi o to, że ja nie chcę pożyczać wszystkiego. Ja na przykład chcę mieć swój siewnik, a od ciebie sobie mogę pożyczyć maszyny w ramach transakcji mieszanej, a nie, że cały wkład, który jest w progresie danego pola czy danego zbioru, jest tylko z pożyczek. Ja chcę mieć w tym jakiś udział swojego własnego progresu. Ja ale mogę to od nie ciebie... ma problemu przecież, no. Ale no, chodzi o to, że wiesz, jak już chcę sobie robić na przykład jakieś tam bulwiaste czy coś, czy tam zbierać sobie jakieś tam baloty z pola, to ja chcę tak, żeby jakąś maszynę, do tej czynności już mieć swoją, a resztę sobie mogę pożyczać. A nie, że wszystko sobie pożyczam, wiesz? Okej. Okay. Bo ja wtedy stracę motywację do rozwoju. No, no, no. Jak ja wszystko będę pożyczał od wszystkich, bez sensu. Nie? No, to tak jakbyś non-stop ze sklepu wynajmował, a nic swojego nie miał, nie? No, to też prawda. Ale powiem wam, że jest jeden youtuber, który właśnie prowadzi jedną serię z farminga w taki sposób, że gra tylko na wypożyczanych maszynach ze sklepu. A to skąd on bierze hajsy na to wszystko? No wiesz co, no wiesz, na początek no go stać na wypożyczenie małych, powiedzmy, nie? No a potem już wiesz, no zbierze tam, sprzeda,
plony, no to już ten. I on tam całkiem nieźle, ale to on do tego z taką specyficzną strategią, z tego co widziałem, podszedł. Oczy, on generalnie nie nagrywa odcinków tak jak my, tylko on gra poza odcinkami, a potem nagrywa odcinek z podsumowaniem tego, co robił między odcinkami. I tak u niego to wygląda, nie? I tak, ale to w sumie on... my też takie coś robimy. No tak, ale poza tym my też gramy na tych odcinkach. Naszych tych aktualnych. A on tylko nagrywa jakby timelapsy. Znaczy on najpierw nagrywa jak sobie gra, tam wiesz coś robi, robi z tego skróty potem, przyspiesza na przykład czy coś, a narrację do tego, wiesz, jakieś omówienie to nagrywa właśnie po odcinku, nie? Więc on właściwie to co robi nagrywa, tylko że nie w taki, w takiej formie jak my, nie? No i on właśnie, Legendary Drop chyba się ten youtuber nazywa, on właśnie ma taką serię, że prowadzi gospodarstwo na wypożyczonych maszynach w całości. No też dobra strategia, no słuchaj, no chodzi o to, żeby każdy prowadził ten gameplay w sposób ciekawy, no tak, według no, swojej strategii, właśnie, nie? Dokładnie. Znaczy, ważne ogólnie przy wypożyczaniu, żeby nie wypożyczać na jeden dzień, bo to się wtedy nie opłaca, nie? Tak, bo najwięcej tak. Płacimy za to wypożyczenie, a no. Potem gdzieś tam opłata za dobę już nie jest taka duża. Fajnie jest na przykład wypożyczyć sobie na cały sezon, że na przykład wiesz, że nie wiem, wydzierżawiłeś tam pola na przykład i nie chcesz ich kupić na stałe, tylko chcesz kupić na chwilę, żeby się dorobić na przykład na sieczkarnię, nie? Mhm. Ja tak sobie często robię, że na przykład biorę jakieś pola, kupuję je i obrabiam te pola na przykład jeden sezon, że tylko jedne żniwa i potem je sprzedaję, dokładam to, co mam z tych żniw i już mam na sieczkarnię na przykład. No i też fajnie. Też jest to jakiś, wiesz, jakiś pomysł, no nie? I wtedy sobie po prostu, jeżeli twierdzę, że moim ciągnikiem nie dam rady, no to wynajmuję sobie na cały ten sezon większy ciągnik i potem też go oddaję po tym sezonie, nie? No. No zrobię im problemu. Tam te 15 motogodzin czy coś, czy ileś i oddaję, nie? Strasznie słabo mi tutaj ten słonecznik sypie, strasznie słabo. Tak, słonecznik, a czekaj, to jest świeże pole kupione? Nie siałeś tego słonecznika? Nie, nie, no, to, no to no, tam nie jest nawiezione pewnie. No, no to no, ani nie jest nawiezione, ani pewnie nie jest, nie ma wapna, więc... To ci powiem, że ten, nie ma wapna, nie ma niczego. Bardziej by ci się opłaciło wziąć pług i to zaorać. No to ziemniaki orasz ty, a ja ten słonecznik zbiorę, no ile zbiorę, tyle zbiorę, ale chodzi o to, żeby jakieś pieniążki mieć, bo ja mam teraz tylko 50 tysięcy. No to... Nie, ja tak powiedziałem pół żartem, ale bo teraz to już jest poprawione, ale na początku strasznie dużo płaciło się za naprawę maszyn, nie? I właśnie było tak, że jak miałeś nienawiezione pole, to się go nie opłaciło zbierać, bo więcej zapłaciłeś za naprawę kombajnu, bo on się strasznie szybko psuł, niż zebrałeś z pola, nie? No, ze mną problem jest taki, że jak ja widzę, że gdzieś mogę przeprowadzić żniwa, to chociażby mi się to nie opłacało, to ja chcę żniwować. No, czyli też lubisz po prostu. Lubię, tak, lubię, lubię żniwować. Dlatego ciebie wysłałem do Puga. Oko, mi akurat ten, dobrze mi idzie, już mam ponad połowę pola. No ja tutaj, ja tu mam Szymona na oku, mam cały czas jakby coś, wiesz? Bo ja obok niego jestem. Tak, pilnuj go tam, pilnuj go tam. Nie, robi, dobrze robi. Dobrze robi? Tak, bardzo dobrze robi. Umie robić. Umie robić dobrze, no to dobrze. Dobrze, no to. Z tymi skibami no sobie radzi, no. No to bardzo dobrze. Ja tutaj teraz muszę zrobić taki szczwany manewr. Objadę sobie dookoła tego całego słupa wysokiego napięcia. To jest taki dupny słup. Taki kurde, wiesz. O kurcze, no. Zarośnięty dookoła jest krzaczorami. Ale ja go sobie tutaj tak ładnie obkrążę. No ja właśnie w ogóle to, słuchajcie, pole 56 jest polem bogatym w historię. Prawda, wujcio? W sensie? Ja to pole najpierw kupiłem. No na tym polu rosła bawełna chyba, ja je przeorałem i potem jak je przeorałem, stwierdziłem, kurde, jakie to pole jest duże. I uznałem, że jak ja zbiorę sobie dwa pola, no to ja już będę no, narobiony, nie? A u wujka to jest taka sytuacja, że wujek z naszej czwórki gra najmniej, więc na przykład jemu to pole bardziej jakby, dla niego jest to bardziej, lepsze uzasadnienie jest to, że wujek ma to pole na przykład niż ja, nie? Bo ja sobie mogę kupić kilka mniejszych, sobie tam połączę, coś porobię tam, ja i tak nie sprzedaję plonów od razu, ja zawsze czekam na możliwie najlepszą cenę, taka żyła ze mnie jest i no, więc i tak nazbieram sobie plonów i tak sobie nazbieram, także no, taka historia z tym polem, nie wujcio? Tak, a to wiesz, ja tego pola miałem początkowo jeszcze nie kupować, bo owszem, ja się na niego czaiłem, ale ja z niego zrezygnowałem, z tego pola 56, ponieważ Jacek popsuł mi plany, bo Jacek podkupił mi pole 58. Mhm. Ja chciałem mieć wszystkie pola w tym rzędzie, mieć dla siebie, no ale ze względu na to, że Jacek po prostu mnie podkupił, no to ja sobie obrałem inną strategię, a potem sobie myślę, kurde,
A może wezmę jednak te 56. Dobra, mówię, wezmę. No i mam go. No, no. I faktycznie, no tutaj Sharpie ma rację, chociaż z drugiej strony ja też się cieszę i nie cieszę z tego pola. Dlaczego się nie cieszę z tego pola? A jednocześnie cieszę. Dlatego, że jak ja sobie tutaj wbiję między odcinkami pograć, no to ja zazwyczaj mam czas 2-3 godzinki na takie pole, żeby go zarazem przeorać, zasiać. Znaczy, no tutaj wiadomo, przysiadę sobie tym siewnikiem z tymi talerzami, więc dwa w jednym. No ale zanim tutaj jeszcze zrobię jakieś opryski, zanim co, zwłaszcza ten do chwastów, chociaż to jest też szybki zabieg, nie? No też nie jest jakoś tam skomplikowane, więc ja myślę, że więcej czasu po prostu będę musiał sobie między odcinkami znaleźć na to, żeby przygotować takie większe pola pod żniwa, nie? Albo po prostu te większe pola będę zostawiał i będę je robił tylko i wyłącznie na odcinkach, a te mniejsze będę robił sobie między odcinkami. Tak też może być. Też tak może być pewnie, no. Ale też myślę sobie inaczej, bo to co mi Sharpie powiedział, że dla niego by te pole było za duże na jego progres, to mi właściwie zasugerował delikatnie to, że aha, ja mam tylko średnie i małe, to może wezmę sobie jedno duże, żeby mieć pretekst do tego, żeby kupować nie tylko średnie maszyny, ale też te większe, więc jest to tam jakaś dodatkowa motywacja, tak, żeby zainwestować w przyszłości, bo na co ja potem będę te pieniądze wydawał? Jak ja sobie tutaj rozwinę mój park maszyn do takiego stopnia, że już oprócz ziaren będę mógł zbierać bulwiaste albo kiszonkę, czy tam na przykład składować sobie jakąś tam, słuchajcie, słomę czy coś na sprzedaż, no to co ja potem będę robić z tymi maszynami? No to będę miał tylko cały czas jedne i te same maszyny i mogą mi się znudzić, a tak to mam motywację do tego, żeby w przyszłości zainwestować w te większe maszyny. One są też jednocześnie droższe, więc cały czas sam sobie buduję motywację. Ale nie to, że nie chciałbym, że znudziłem się farmingiem i muszę mieć taką motywację, tylko ja muszę mieć sens wydawania pieniędzy w tej grze. Wiecie, o co chodzi, nie? No, żeby nie było tak, że masz już wszystko i dalej zbierasz i zbierasz, no bo nie wiadomo na co i... No po co mi zbierać te pieniądze i co będę miał? Milion złotych i co? I co z tego, że mam milion złotych? Ja muszę mieć cały czas potrzebę wydawania tych pieniędzy i zarabiania ich. To też jest dla mnie ważne, żeby te pieniądze na bieżąco wydawać, które zarabiam, i żeby mieć motyw do zarabiania tych pieniędzy na nowo. A kredyt takie... już spłaciłeś? Nie. No to też jest jeden z celów. Pinza tam mi teraz rośnie cały czas, wiesz. Znaczy się ten, tak wracając jeszcze do tematu, chciałem zapytać, bo właśnie jak mi napisałeś o tym spotkaniu, że czy jestem chętny na, czy dalej jestem, czekam, czy jak to tam w tym SMS, w tym mailu zawsze piszesz, no to stwierdziłem, bo wczoraj oglądałem twój odcinek Futurą po Futurze, nie? Po Fuercie, czy jakoś tak, nie? No i ja sobie często zapisuję takie różne tematy, o które gdzieś tam później chcę zapytać, czy w komentarzu, czy ten. No ale jak już jestem tak na żywca, to może się zapytam, bo w trakcie filmu było takie pip, nie? Ty to tak specjalnie wyciszyłeś, bo stwierdziłeś jednak przy montażu, że nie chcesz i koniec, czy... Bo to było tak, że mogę wam nawet powiedzieć, kto to, i nagle pip, tak jakbyś potem przy montażu się rozmyślił, że jednak nie chcesz powiedzieć, kto to był. A co ty się kurna interesujesz teraz? A tak tylko się pytam. Nie. Mam okazję, to się zapytam. Nie, no tym chciałem sposobem powiedzieć, że jestem niezależny i mówię to, co myślę. Ale z drugiej strony chciałem też pokazać, że jestem człowiekiem rozsądnym i to, co... Znaczy wiesz, no... Jedni widzowie odbiorą mnie za takiego bezwzględnego skupip, nie? Że faktycznie to, co mam do powiedzenia na temat danej persony, to bez pardonu szczerze i otwarcie to powiem, no bo faktycznie taki jestem i w realu, i tutaj na YouTubie. Natomiast, no cóż, no etyka jakaś obowiązuje. Także z jednej strony chciałem pokazać, że potrafię taki być, obojętnie czy ktoś to odczyta jako wadę czy zaletę, ale z drugiej strony, no znam zasady etyki, I je stosuję też, nie? No rozumiem. Znaczy nie, po prostu mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że się zapytałem. No ale skąd? Ale tylko coś ty, no ten... nie no, po cichu cię tylko po prostu zabiję, no i tyle. Aha, okej, okay, dobra, spoko. No. Także nie, żadnego urazu, nic osobistego, no coś ty. Lać już leci w twoją stronę. Przypomnij mi, skąd ty jesteś, bo GPS-a muszę nastawić. No niedaleko masz, możesz przyjechać osobiście. No szkoda. No to nawet Lacia się nie opłaca wysyłać. No.
Widzisz, jednego lecia wysłałem do Sosnowca, nie wrócił. Lać. A to nic dziwnego, że no takie miasto, nie wrócił. No takie miasto, co poradzisz, no. Co poradzisz, no. Sosnowiec to nie miasto, to jest stan umysłu. No. Ale do Szarpiego też mam jedno takie, właściwie nie pytanie, a po prostu taką informację, może cenną, może nie. Bo wy zawsze mówicie, a bo mam ten siewnik z podsiewaczem i już nie muszę nic więcej robić, nie? Znaczy w sensie nie podsiewaczem, kto tak tylko, powiedział? Że... No ty tak mówisz na każdym jednym odcinku, że masz ten, że nie od podsiewacz, tylko że masz to z tą broną. Już nie mam, no ale no. Ale ogólnie w realnym gospodarstwie jest tak, że po żniwach zazwyczaj wyjeżdżają właśnie ten z kultywatorem i kultywują to pole, mimo tego, że mają te siewniki do bezorkowego siewu, to chodzi tylko o to, że nie trzeba robić orki przed siewem. A uprawić te pole tak czy siak no się powinno, no bo same te tak jakby kultywator w tym siewniku, no to on se nie da rady z tym, żeby uprawić pole od razu po zbiorze, nie? No. No. I kto tak robi w farmingu? No ja wiem, że nikt tak nie robi, każdy idzie na łatwiznę. Nie, wiesz co, ja ci powiem tak, no ja sobie kupiłem talerzówkę i ja ją też nie tylko przed na przykład słonecznikiem czy kukurydzą, akurat do których siewnik nie ma żadnego, wiesz, żadnego tam agregatu, nie? No. Nie tylko, ale też nieraz sobie stależuję po prostu pole, które będę na przykład potem obsiewał siewnikiem, który ma kultywator, a to tylko dlatego, żeby po prostu, kurde, wprowadzić sobie urozmaicenie, nie? No dokładnie, no. Znaczy, bo także... ja właśnie tak robię, nie? Tak jakby to powinno wyglądać w realu, tak sobie robię w grze. Ale to jest moja gdzieś tam jakaś taka fanaberia, nawet do tego stopnia, że jak gdzieś gram na jakichś takich małych maszynach typu 60 czy 30, to zawsze się robiło tak, że w realu, że trzeba było zaorać, potem skultywować i jeszcze potem zabronować, żeby jeszcze bardziej to wszystko rozwalić. No tak, no i bo potem... to... No, bo, no w realu... bo te nowe maszyny to już mają wszystko, te nowe maszyny już to mają wszystko w jednym, że tak powiem, nie? Że zaorasz, a potem tylko przejedziesz jednym kultywatorem i on ma, najpierw ma te grubsze takie łyżki, czy jak się to nazywa, potem ma jakiś wałek, potem ma coś tam i on ci masz pole już ładnie uprawione, tak jak kiedyś po 60, tylko że musiałeś jechać 4 razy, nie? No, dokładnie. I właśnie jak gram na jakichś mniejszych maszynach, typu tych starych i tak dalej, no to mimo, że nawet się już ta tekstura nie zmienia, to biorę te brony, zapinam i jadę i tak, nie? Tak strasznie, jak gram realnie oczywiście, bo Jasne, no to też czasami nie ma się czasu na to, żeby tak się bawić, nie? Wiadomo. Ale powiem ci, że to byłoby fajne, jakby na przykład każdy rodzaj kultywatora dawał inną teksturę gleby. No, dokładnie. Bo to wtedy faktycznie byś czuł taki sens, nie? Żeby tam powiedzmy, wiesz... Tak powinno być. No. Taka jest prawda. Wam, dokładnie, no bo przecież talerze... Ale wystarczyłoby, żeby było coś takiego jak przy oprysku, bo przy oprysku gleba robi się ciemniejsza, nie? Tak, no przecież kurczę, jedziesz kultywatorem, to przewracasz tą ziemię na nowo, ona znowu jest mokra, bo wyciągasz tą mokrą ten. Też mogłoby i wystarczyłoby być. Zrobić, żeby to po prostu było ta sama tekstura, ale tylko ciemniejsza, nie? Dokładnie. No. No także wiesz, no jasne, że fajnie by było, założę się też, że jest tak, że na przykład przed niektórymi zbożami lepiej jest, powiedzmy, pojechać bronami, a przed innymi, przed siewem innych, lepiej jest na przykład pojechać, nie wiem, no, talerzówką, nie? Też pewnie coś takiego jest, że, no, wiesz, na pewno, że na przykład pewno, przed pszenicą ale lepiej w realu, jest zrobić, no w realu, tak, 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 w realu, no. Na pewno, no, na pewno tak jest, aczkolwiek tu się nie zagłębiałem tak aż tak bardzo. Ale to jest gdzieś tam do nadrobienia, także kiedyś cię na pewno w komentarzu poinformuję. O, no i będę wdzięczny i dźwięczny. Bo na wiele... pewno, na pewno też taki, znaczy nie błąd, ty masz po prostu taki zamysł gry i to też jest fajne na swój sposób, ale zawsze czekasz ze wszystkimi żniwami i potem robisz wszystkie żniwa na ten, nie? I łączysz tak w sumie wszystkie koty do jednego worka, a nie wiem, jak czy grałeś kiedyś na Season Mod, to grałem, nawet na sezonach jasne. Było tak fajnie urealnione to, że na przykład najpierw musiałeś kosić te wczesne zboża, czyli jakieś tam kukurydze, znaczy te... pszenice. No, rzepaki i pszenice na początku, tak. Nie? Potem jakieś potem inne soja, i na koniec jest kukurydza i ten, nie? Tak, bo wszystko się siało w innym okresie, nie? No. Na przykład od wczesnej wiosny można było już siać pszenicę pod warunkiem, że temperatura była odpowiednia, nie? No. No i bardzo często właśnie między żniwami jednymi a drugimi to już agregatują pola, już szykują
pod to, co już jest zebrane, to już szykują pola pod następne te. Mimo że jeszcze na przykład żniwa kukurydzy nie są zrobione, no to już mają zaoraną pszenicę, nie? Czy tam skultywowaną. No, no, to tak, to ja wiem, no tylko wiesz, no. Tutaj mi chodzi o to, że wiesz, że ja mi by się po prostu źle grało, gdy na przykład, o, jestem teraz na polu 85, że o, tu mam pożniwowane, tu jest, obok jest kukurydza, którą i tak spisuję na straty, bo jej będzie za mało, żeby ją kosić. Poza tym ja tutaj ją wywaliłem malowaniem terenu trochę, bo drzewo mi upadło w tą kukurydzę i chciałem je dobrze widzieć. I wiesz, i tu niby żniwa, tu ten, tutaj mógłbym puścić na przykład pracownika z bronami, a tutaj podjechać sobie kombajnem, nie? I ja wolę sobie zebrać wszystkie pola, potem wszystkie pola po kolei, no wiesz, w tym takim modelu, nie, jaki prowadzę, wiesz, gdybyśmy grali no, na sezonach, no to w ogóle już byłoby ten, nie, inaczej. To była bajka, by była. Bajka, a tylko w ogóle... że wiesz, u nas sezony się nie sprawdzą, bo to będzie tak, obsieję sobie pola, wyjdę z gry, wejdę jutro do gry i mam wszystko usknięte, bo już jest zima, bo Jacek z Bartkiem grali, nie? No tak. No, no tak. Dokładnie. Musielibyście mieć z Wujkiem osobną jakąś tą serię. No ale to też musielibyśmy nagrywać w tym samym czasie. Jednocześnie, tak, no tak. No. A to też jest nierealne. No. No jest to całkowicie niemożliwe. No dokładnie. No nie jest to niestety tak, że wszyscy zawsze mamy czas w jednym dniu, oczywiście, o jednej godzinie i no bo każdy z nas ma życie osobiste, tak, no wiadomo. A teraz przyjdzie lato, no to jak tak jeszcze zima, jesień, to tak jeszcze możemy się na przykład umówić na weekendy, nie? I tam w sobotę czy w niedzielę pośmigać w ciągu dnia. No bo wiadomo, jest szaro, buro, jest zimno, jest mokro, no to siedzisz w domu, nie? Tak jak większość społeczeństwa siedzi, szybko się wieczór zaczyna, siedzą w domu ludzie. Ludzie po prostu, ale jak przyjdzie ci lato czy coś, to ja ci w weekendu nie będę siedział w domu, no coś ty zapomnij. Nie utrzymasz mnie w domu. Taką sobotę czy niedzielę. No. Także tutaj niestety no jest jak jest, no. A złość na Master Trucka wam przeszła? Czy dalej postanowienie utrzymane, że już nie jedziecie więcej? Znaczy się, jeżeli Bartek zrobi to, co zapowiadał, to pojedziemy. A jeżeli nie zrobi tego, co zapowiadał, to raczej ja nie widzę sensu tam jechać. No bo... Na festyn to sobie można pójść na odpust, nie? To tu u nas na Józefce w koło kościoła, jak będzie odpust, to sobie pójdę na to samo. No, to dokładnie. Ja zapraszam w czerwcu na strażacki, będę prowadził u nas w Czerwiące. 650-lecie wszystkich straży pożarnych tu u nas w gminie, tak. Zapraszam. Jak pogodą z farożem, to nawet będę mógł namiot rozbić koło kościoła. Wszystko się da, wystarczy dać w kopercie. Także... Nie no, to co widziałem, co się dzieje z roku na rok na Master Trucku, to raczej mnie to nie przekonowuje. Ja się coraz bardziej wybieram tak coraz ten na jakieś targi rolnicze, tak coraz większą chęć mam pojechać. A to na targi rolnicze to ja jestem szarpę komułkowy. No. Tak, na czerwiec, no. Czerwiec, tak, jedziemy w czerwcu razem. Na Bednary? Koło Opola. No. Tam są mniejsze koło Opola, bo słyszałem, że gdzieś tam na tych Bednarach właśnie, tak? No. Dobrze ja mówię? No, chyba Bednary, no. To tam są chyba największe w Polsce, nie? Tak, no. No, to, ale to wiesz, ale to my mamy tam kawał drogi. No. No, to wiesz, a dobrze zacząć od mniejszych po prostu też, nie? Ja tam byłem raz na tych Bednarach, ale człowieku, no to ja tam byłem na zaproszenie magazynu takiego czasopisma dla rolników. I co, no... Pojechałem tam, bo miałem zapłacony hotel, bo zadbali o mnie, żebym miał co jeść, zadbali, żebym miał gdzie spać. Miałem zajebisty hotel dla mnie wynajęty. Miałem zajebisty pokój, zajebistą obsługę, zajebiste jedzenie. Także tutaj zadbano o mnie, tak? No też chciało to się było, jechać, nie? Tak, chciało się jechać. To było czasopismo Agrar, ale dobrze pamiętam. Jest takie, no. Top Agrar, tak. No i redakcja Top Agrar mnie zaprosiła i tam na Top Agrar byłem na stanowisku, gdzie przeprowadzono ze mną taki panel, można powiedzieć, tak? I na tym panelu tam opowiadałem, co ja tutaj właściwie wyprawiam, dlaczego tak się wygłupiam na tym YouTubie tutaj. Więc opowiadałem ludziom, dlaczego się wygłupiam na tym YouTubie, dlaczego robię to, co robię. Byli tacy, którzy się przekonali, byli tacy, którzy się nie przekonali, wiadomo. No ale poznałem też osobiście, face to face, sporo moich widzów. Było naprawdę bardzo sympatycznie. I wiesz, dowiedziałem się o rolnictwie,
o wiele więcej, tak? Bo no tak, no. Poznałem tam ludzi, którzy opowiadali mi, że to nie jest tylko tak jak się w grze. Siada do ciągnika i się jedzie i zbiera się to, co wyrośnie. Bo to, co wyrośnie, trzeba jeszcze chronić. Trzeba to opylać, trzeba to... Robak taki, to nawóz taki. Robak taki, no to właśnie, nawóz taki. Dokładnie. Ale to nie tylko, że robactwo, ale jakieś same rośliny. Grzyby też, no. Tak, same rośliny mają choroby. Jakieś tam, kurde, przedwczesne usychanie. Czasami jest tak, że jak niedoświadczony rolnik obsadzi na przykład koło jednego plonu coś innego zaraz, to się okazuje, że roślinki ze sobą walczą o wodę, tą, która jest tam w ziemi. No. Jest takie nawet zjawisko, że może być pole koło pola, a te pole będzie normalnie jak magnes, słuchaj, zasysało wodę do swoich korzeni. Ja tamtego pola, no. Ja zielonego pojęcia nie miałem, że coś takiego istnieje. Gdzie by mi to do głowy przyszło? Także takich różnych ciekawych rzeczy się dowiedziałem. I byłem też na stanowisku właśnie John Deere'a. Ja wam to już mówiłem nieraz. Tak. Te stanowisko John Deere'a było najlepiej przygotowane z całej tej wystawy. To, jak oni pokazali wszystko, jak oni to wszystko mieli... Ta cała obsługa satelitarna tych kombajnów. Tam nawet były kombajny autonomiczne, które były sterowane właśnie za sprawą tego systemu. Tam nie był potrzebny kombajnista, nie? No, słuchaj, miałem teraz właśnie na Mieszczuchu Michała gościa, on studiuje mechatronikę i widać, że ma fioła po prostu na punkcie, uwielbia to, no to on mi opowiedział o autonomicznych siewnikach, które wyglądają jak łaziki, nie, kosmiczne. Jak ja to zobaczyłem, po prostu, kurde... No. To robi wrażenie, nie? My tam ogólnie... Ale wysłał ci później jakieś zdjęcia czy coś, tak? Tak, tak. Ja ci mogę podesłać. No, tak, jakby prosiłbym. No. Ale Sharpie, to może wyglądać jak łazik, to może wyglądać futurystycznie, ale pamiętaj, że to jest maszyna, która odbiera chleb. Nie, niekoniecznie. Michał przetłumaczył, że to nie jest tak, że my sobie stworzymy maszyny, które zrobią za nas wszystko i będziemy nie wiadomo co, jak biedować, bo chodzi o to, że ludzie są potrzebni, żeby nad tymi maszynami zapanować po prostu, żeby je naprawiać, żeby o nie dbać. No i wiesz, i można wynaleźć linię, która to będzie robić, no ale znowu będą potrzebni ludzie, którzy będą zajmować się tą linią, powiedzmy jakąś tam remontową czy produkcyjną, która znowu będzie odpowiadać za tamte maszyny, które robi. Każdy robot to jest robot, jest złożony z części i się kończy. Nie? Więc... To jest tak no ja samo... Ostatnio... No, mów. Ja ostatnio oglądałem, podlinkowałem nawet na moim fanpage'u kanał Roka. Wiesz, który? Remigrant Maciaszek, nie? No. On tam z Borysem rozmawiał właśnie na temat autonomicznych pojazdów. Oni tam właśnie rozmawiali na temat autonomicznych ciężarówek. Tylko z tym, że w Stanach Zjednoczonych to było. No to tam, słuchaj, no... Oni opowiadali o jednym kierowcy, który tam po prostu się rozpłakał, nie? Że jak tak pójdzie to dalej, to on roboty nie będzie miał. I teraz roboty, jak tak dalej pójdzie, to roboty faktycznie w jakiejś tam części mogą odebrać ci pracę, bo słuchaj, ty mówisz, że niekoniecznie, bo człowiek będzie potrzebny do nadzorowania tej maszyny, ale będzie potrzebny człowiek, a nie ludzie. To będzie potrzebny jeden, dwóch, a nie cała brygada 16 chłopa, bo oni sobie z tym poradzą. Też. Także jakbyś na to nie patrzał, automatyka zabiera stanowiska pracy. Jakbyś na to nie patrzał, nie? Dobra, tylko wiesz co, to w dalszym ciągu jest melodia bardzo odległej przyszłości. Niekoniecznie. To, że oni teraz robią tego coraz więcej, że są i ciężarówki, i samochody, i siewniki, i kombajny, i wiesz, to w dalszym ciągu, moim zdaniem, ile by sztuk tego już nie wypuszczono i ile by nie puszczono na jezdę, zdrówko, to są w dalszym ciągu prototypy. I moim zdaniem miną dekady, dopóki to wszystko będzie... wejdzie tak do porządku dziennego. No bo dlaczego? No dobra, Sharpie, jest samochód... Hello, wake up, czas się obudzić. Jawożno wprowadza autonomiczne autobusy już w niedalekiej przyszłości. No dobra, i super. I wprowadzą i co? I jak te autobusy będą reagować na inny ruch uliczny? Widocznie jakoś będą. Jak będą wyprzedzać? Nie, to jest... To mogą sobie wprowadzić, ale to będzie kilka sztuk. Możemy zrobić coś takiego. Sharpuś, możemy zrobić coś takiego. Nie przegadasz mi, że zastąpią cały tabor autonomicznymi z autobusami. Sharpuś, czekaj no, bo chcę ci coś powiedzieć. Ty zadajesz mi pytania, na które ja nie znam odpowiedzi. Nie wiem, jak to będzie jeździć, ale ty jesteś z Bytomia, ja jestem z Katowic. No. Przyjeżdżasz do mnie tramwajem, wsiadamy w moje auto,
czy ja po ciebie podjadę, jedziemy do Jaworzna, mamy rzut beretem i widzimy, no, jak to jeździ. Co za problem, możemy się nawet przejechać takim autobusem i nawet zrobić vloga na nasz kanał, na nasze kanały, jak to jeździ, jak to działa. Słuchaj, no, mają w niedalekiej przyszłości, nie wiem, czy jeszcze w tym roku, czy za dwa lata, nie, naprawdę nie wiem, jaka jest data wdrożenia tego, ale już nad tym pracują. To znaczy, mają być autonomiczne autobusy w Jaworznie. Tak, no, ja o tym słyszałem, ale nie, że on, że to będzie, nie wiem, może 2-3 autobusiki. A ty wiesz, ile tego będzie? No, no właśnie ja czytałem informację na ten temat, że to nie jest tak, że to teraz zastąpi wszystkie autobusy, no to nie może tak być, no. Nie, jest... no, 2-3 autobusy na pewno nie zastąpią, ale Szarpi, na miłość boską, jeżeli to się sprawdzi w tym mieście, na linii numer 6, to prędzej czy później to miasto 6, zainwestuje w linię numer 8, w linię numer 9, w linię numer pierdylion. Ale i to w końcu... mają być autobusy, które pojadą same, tak? No tak. Bo ja się boję, ja się zaczynam bać na drogi wychodzić, bo... No moim zdaniem to nie ma racji bytu, słuchajcie, jakbyście nie patrzyli na to, no to przecież przecież ten cały, jak się ta, kurde, firma nazywa w Stanach Zjednoczonych? Ta Tesla. Taksówkar... Tesla, nie. Nie. Uber. Uber. No to przecież Uber testuje taksówki w dużych miastach autonomiczne i to jeździ i się jakoś sprawdza, no i co? No słuchaj, no testują, że... no to muszą testować, no bo to nad tym się pracuje, ale moim zdaniem miną lata. Słuchaj, ale jak taksówka się sprawdzi, czemu autobus się ma nie sprawdzić? No tak. No tak, no niby tak, ale moim zdaniem i tak miną lata, zanim to wejdzie na porządek dzienny, no bo zobaczysz, wypuści Jaworzno kilka tych autobusów, dup, 2 tygodnie, 3 wypadki, dziękuję, odraczamy i... To znaczy, powiem ci tak, Jaworzno to Jaworzno, a Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone. Tam przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jak popatrzymy na siatkę ulic, to mamy szachownicę. Tak. A tutaj mamy rozgotowany, rzucony na podłogę makaron. Tam są miasta dokładnie zaplanowane, zanim je wybudują. I tam, jak oglądałem na przykład film taki dokumentalny na platformie Discovery na temat przewoźników w Stanach Zjednoczonych, oni mają tak poukładane kursy, że oni od jakby od zewnętrznej do środka skręcają tylko i wyłącznie w prawo. Oni w ogóle nie robią lewo skrętów, żeby ciąć czas dojazdu do kolejnego celu. Tak, tam to kurierzy wszystkie... tak też tak, mieli, kurierzy, nie? Tak, kurierzy, między innymi kurierzy, ale też ciężarówki mają tak zaplanowane trasy, żeby skręcać tylko w prawo, nie w lewo. W Stanach Zjednoczonych przy skręcie w prawo możesz jechać na czerwonym świetle. Więc zobacz sobie, jak oni to mają świetnie wszystko obcykane. No. Są mega, mega pod tym kątem po prostu zorganizowani, nie? No bo też Stany były budowane, nie? Tak, wiesz, no... No, były planowane, no każde miasto było planowane. Wiesz, u nas inaczej, u nas z drogami było na odwrót. Trzeba było zbudować drogi, żeby dostać się z punktu A do punktu B. A w Stanach było to robione tak, że powiedzmy planowało się całą infrastrukturę łącznie z drogami i z tym, jak będą usytuowane, powiedzmy, budynki, nie? No to widać, no tak jak mówisz, kwadratowe wszystko, wiesz, przecznice i tak dalej, nie? No tak. No. Bo to masz osobno dzielnica mieszkalna, tak, osobno dzielnica przemysłowa, taka ciężarówka, tak jak na przykład pokazuje ten David Anders, tak? Z tego, taką chyba się nazywa, tak, ciężarówką przez Stany. Już teraz ale... przez Australię, czy przez Azję jakoś, tak? No przez Wietnam tam jeździł. No, a właśnie, Wietnam, no. Ale ja zobaczyłem dwa odcinki, znaczy tak, ja zobaczyłem jeden odcinek tego ciężarówką przez Wietnam, wytrzymałem i w połowie drugiego nie wytrzymałem i wyłączyłem ten program i zrezygnowałem z tego. Ja rozumiem, że można prezentować ten zawód, ale jak show jest przesadne w prezentacji zawodu, to zaczyna mi to przeszkadzać. Ale to jest telewizja, to musi być show, nie? Niestety. Nie, to ja tak nie chcę. Ja lubię tego prowadzącego, ale za dużo show mi się zrobiło w tym programie. To miał być dokument, a nie show. Nie lubię czegoś takiego. Ja podejrzewam, że zmienił się reżyser, wiesz? Może. I teraz co dalej? No bo ten ciężarówką przez Stany to jeszcze mi się podobało, ale przez Wietnam już nie. Ale wracając do sedna sprawy. No to jak jeździł tą ciężarówką przez Stany, to zauważcie, że nie przy jednej scenie, gdzie on przejeżdżał przez centra miast, to on tam był jako jedyny, który tam przejeżdżał ciężarówką. Dlaczego? No bo dla tego programu telewizyjnego on zobaczył z trasy. Albo, albo dostał się tam, bo chciał, bo chciał jeszcze coś pokazać. No. Chciał, jakąś tam własną wartość chciał do tego programu dodać, nie? Ale zauważcie, ja tam nie mówię o highwayach, które lecą tam przez miasta. Ja mówię o takich drogach, gdzie on się tam nieraz gdzieś pierniczył. Nie wiem, bo albo miał to zamierzone dla scenariusza, że niby zabłądził czy coś, ale
niejedna była taka scena, gdzie jak go pokazali, że tylko jedzie, jak jego ciężarówka, znaczy chcieli pokazać jego ciężarówkę, tak? Mhm. No to on, no to on tylko był ze wszystkich ciężarówek na tej jednej drodze. Tak. Bo inne ciężarówki tam naprawdę tam nie wolno wjeżdżać. Bo tam jak jest strefa przemysłowa, to słuchaj, te ciężarówki dalekobieżne wjeżdżają do strefy przemysłowej, a ze strefy przemysłowej do strefy mieszkalnej, do strefy handlowej dojeżdżają ciężarówki dystrybucyjne. Tam tak. Nie ma prawa ci wjechać taka ciężarówka. To są mandaty i to grube. Także. Także to jest troszeczkę tak pod show, wiesz, zrobione, nie? No, wiadomo, wiadomo. Także no, jest jak jest, no. Wujku, masz jakiś robotę dodatkową dla mnie, bo ja zrobię poprzeczniaki i zaraz będę zjeżdżał. No to jak będziesz zjeżdżał, to nie będziesz zjeżdżał na moją farmę, tylko mhm. Ty tą farmę sobie przejedziesz i przyjedziesz tutaj do mnie na pole numer... na którym to polu jestem, przypomnijcie mi? Na pole numer 56, dobrze ja mówię? Dobrze ja mówię. Na pole numer 56. Tak, 56. Z tym pługiem oczywiście. Dobrze. No. Także... Ja powiedziałem, ty dzisiaj będziesz u mnie ciężko Orał. Pracował. Tak, tak. Dokładnie. Ore et labore. Tak. A tutaj jest co orać na tym polu. Obawiam się, że jak tutaj przyjedziesz, to zaraz mi tutaj wyjdziesz z tego ciągnika, opadniesz tak jak papież na, jak wyszedł z samolotu na tej płycie lotniskowej i tak będziesz, wiesz, tak. Opadniesz. Nie, tylko że papież pocałował ziemię, a ty tu będziesz płakał, coś mi się wydaje. Nie, ja lubię orkę. Lubisz orkę? Tak. No ja też lubię orkę. Ja też lubię orkę, ale ja ogólnie lubię wszystkie prace w farmingu. No. Dlatego, że jakby robić wszystko cały czas jedno w kółko, to by ja było ja lubię nudne. Orkę. Ja lubię też wszystko. Bulwiaste, no ja w te bulwiaste chcę iść, no. Dużo osób też bulwiastek nie lubi, nie? Ale ja lubię bulwiaste. To tu taki klif postawił. Co? Czekaj, gdzie ty jesteś? Zjechałbym z niego prawie. Riot. Tam jest niespodzianka. No właśnie ostatnio się na moim odcinku, jeszcze nieco publikowany, żaliłem na Riota, że zakopał ten, drzewa pod ziemią. Kupiłem sobie farmę tam właśnie, gdzie jest Bartas, nie? I no. wywaliłem konie i stwierdziłem, że zrobię sobie tam świniarnię. Ale świniarnia jest trochę większa od padoku na konie. Mhm. No i potrzebowałem przybrać te drzewa i krzaki, które tam są. Myślałem, że to są takie normalne krzaki, że jak je przeoram, to je znikną. A te krzaki, bo Riot zawsze miał taką manię i jedni go za to lubią, jedni go za to nienawidzą. Żeby te krzaki ładniej wyglądały, to on nie dawał tych takich krzaków z gry. Tylko drzewa pod tekstury. Tylko drzewa nie? pod ziemię zapadał. Zapadał nie i tylko ten. Riot. A teraz uwaga, 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 uwaga. To co ty teraz powiedziałeś, ja też powiedziałem chyba odcinek wstecz. Czy nawet dwa odcinki wstecz. Już nie pamiętam, ale już o tym też wspominałem. Jeden z takich ogarniętych widzów napisał mi, że to co zrobił Riot, zrobił bardzo logicznie. Że tak robi mnóstwo wydawców gier komputerowych. Bo... To jest dla optymalizacji mapy, tak, że on nie tworzy kilka tekstur i tam silnik graficzny nie musi tworzyć kilka tekstur, tylko ma tą jedną. Mhm. No i dzięki tak. temu wiele projektów jest bardziej responsywnych. Także to nie do końca jest złe, bo w wielu przypadkach jest to... tylko co z tego, że tutaj oszczędzamy na teksturze jednego drzewka, jak napierdzielimy na naszych czterech gospodarstwach pierdylion maszyn, nie? I, no. I no, tak tylko, ten silnik ja mówię, graficzny mówię, ma co do roboty złe, i tak ma, nie? Nie mówię, że to jest złe, tylko po prostu, wiesz, przeklinałem na to, bo musiałem, nie dało się tego przeorać. Żeby to wyciąć, to musiałem obniżyć teren na maksa, tak. jak się dało, wyciąć wszystkie drzewa, przerąbać te zrębki i nagle tych drzew się zaczęło pojawiać nie wiadomo skąd, bo on te krzaki też robi tak, że to nie jest jedno drzewo, tylko to są na przykład dwa drzewa koło siebie postawione i nagle mi się tych drzew, te drzewa jak je uciąłeś, to one niektóre wyskakiwały jak torpeda. Spod tej tekstury do góry i nie mogłem przerobić tego ten myśl. Ja do trzeciej w nocy siedziałem, żeby to przerąbać wszystko. W końcu potem zauważyłem, że jak tnę to na małe kawałki i wrzucam do tej dziury, to tam zostaje i tam to drzewo zakopałem. Znaczy tak, no to jest z punktu twórcy mapy logiczne i nawet tak powinno być. A z punktu gracza no niekoniecznie, bo jak chcesz wytępić drzewa z jakiejś wysepki, która tutaj niestety jest, no to wtedy już zaczynają się chemieszki, nie? No. I potem miałem tyle cyrków jeszcze, żeby to wyrównać dobrze z powrotem, bo wiesz, jak wywalisz taką dziurę,
I to nie starczy potem dwa klawisze naraz ten, bo ten teren jest zróżnicowany tutaj bardzo na tej mapie, to nie jest płaska mapa, nie? Tak, jest zróżnicowany no, i za to tą mapę też lubię, no, że są różne tereny. I strasznie się z tym długo, do trzeciej w nocy chyba się męczyłem, a zacząłem, ja wiem, 17 jak uruchomiliśmy dedyka i ten... No i po prostu zgryzłem trochę zębów. No ale zrobiłem i już nie pamiętam i tyle. No a mapa dalej ma swój urok, nie? Także... Mapa jest fajna, jak tak. Najbardziej. No. Ma swoje niuanse, ale umówmy się szczerze, produkt idealny nie istnieje. Dokładnie. Jasne. A ja się i tak cieszę z tego, że ta mapa jest. Podobno ta druga mapa, bo Riot ma dwie takie tak, popularne wschodnia mapy. Wschodnia Dolina, no. Tak, ja słyszałem, że ta Wschodnia Dolina jest podobno ładniejsza od tej. Tak. Ale nie wynosimy się ze względu na urodę tamtej nie, mapy. Nie, no po co? To nie tu ma jeszcze sensu. Jeszcze jest dużo nie? do zrobienia. Ja tu mam jeszcze plany ambitne, więc... Ja się cieszę, że Bartek będzie się cieszył na dzisiejsze słowa Sharpigo, nie? Że tutaj nawet ten pory roku nie będą miały sensu ze względu na to, że... No to Bartka to na pewno ucieszy. A to Bartek już wie, że ja tak myślę, ja już mu kiedyś to powiedziałem. No, bo on się martwił. Kiedyś jakoś graliśmy, jakoś w nocy i on tam się martwił, żebyśmy tylko tych sezonów nie ten, bo ja tak na początku myślę, no ale kurde, z drugiej strony nie wiadomo jak to będzie wyglądać w 19, bo może oni to zrobią jakoś logicznie i tym bardziej, że tutaj szef, czy tej ekipy Realismus Modding, która zajmowała się tym modem do 17, on teraz jest pracownikiem Giants. No tak, więc mogą automatycznie mieć... chyba już może nie jest w Realismus Modding, nie? Skoro poszedł do Giantsa. Wiesz co, chyba jest. Wydaje mi się, że jest, bo nie pamiętam teraz jego nicku, ale jak jeszcze pamiętałem jego nick i zaglądałem na forum Giants odnośnie właśnie farminga, no to on tam się wypowiadał w imieniu tego projektu jakby, więc... Wydaje mi się, że on w dalszym ciągu, jeżeli nie oficjalnie, no to przynajmniej jakimś tam takim, nie wiem, może patronem jest. No, oni coś tam robią z tym modem, nie? No ale to tak jak mówię, no to jest fajne, to jest super sprawa. On to mod, który zmienia grę o 180 stopni, dokładnie. No ale nie na multiplayer, no. Znaczy może znaczy, i na multiplayer, tak, ale jak nie w takim modelu. Dziennie, tak, nie? Dokładnie. No, dokładnie. I w tym samym czasie, nie? Znaczy może nie w tym samym czasie, bo wiesz, porobisz i na przykład zatrzymujesz, aha nie, bo tam nie zatrzymujesz wzrostu, no to nie, no to w tym samym właśnie czasie. Nie zatrzymujesz wzrostu, bo ten mod niektóre robi, opcje no. wyłączał. No. Sam, no. Wujek, bo ja mam pamięć dobrą, ale krótką, które pole teraz? No popatrzysz na mapie, gdzie ja jestem. Czekaj, bo właśnie, 56. Aha, dobra, tam u góry, dobra, okej. Okay. No. Spoko. Już pędzę do ciebie. Nie, bo ja naprawdę, ja ostatnio mam takie luki w pamięci, że po prostu nawet moja żona mi mówi, że mam gdzieś iść coś z tą pamięcią zrobić. Bo na przykład ostatnio, nie? Pojechałem, wracając z pracy i żona mi mówi, tylko odbierz chleb i nie zapomnij, nie? Mówię, no dobra, spoko, no to jak mam jechać po chleb, to stanę sobie jeszcze, tam jest obok hurtownia budowlana i poszedłem do tej hurtowni budowlanej, wziąłem co musiałem, pojechałem do domu, nie? No bywa. Bywa, no. Jakieś pojechałem na zakupy, a czy pojechałem do Selgrosa po jajka, bo bardzo jajka Selgrosa lubimy, kupiłem wszystko, tylko nie jajka. Aha. No bywa, czasami jest takie jakieś zauroczenie, jakieś takie zaćmienie i ten, a coś dopiero zacznie, to jest dopiero, wiesz, wszystko przed nami, czekaj, tylko przyjdą takie ciepłe dni i te foczki powychodzą. To wtedy będzie taki zanik pamięci, że jasny pieron. No. Jak na razie to bardzo deszczowy jest ten maj, zauważyłem. Tak. W ogóle zeszły rok to był ewenement na skalę może nawet dekady według niektórych synoptyków, bo już 7 kwietnia w zeszłym roku było lato właściwie, nie? Termicznie i ten, no. A teraz mamy maj i mamy prawdziwą wiosnę w dalszym ciągu, no. No, znaczy w tym roku też było szybko, ale tylko tak parę dni, nie? Tak, i tak, później, tak, no. I później nagle ten, ale dobrze, tym rolnikom jest potrzebny ten deszcz, niech pada, bo oni płakali wszyscy, kurczę, że wszystko wysycha, że nie ma kropli deszczu na metr kwadratowy, nie? No dobre, no ale to, słuchaj, no, ja ci powiem tak, ja zazwyczaj bronię tutaj tych rolników, bo ja szanuję ich pracę i wiem, że gdyby nie ich praca, to my, mieszczuchy, byśmy nie mieli co do gara włożyć. Dobra, ja ich szanuję, ale z drugiej strony też bym im nakopał do dupy, bo jak jest, kurde, troszeczkę słońca więcej, to nie ma plonów, bo wszystko pousychało, bo jest słonko. Dobra, w drugą stronę, nie ma słonka, trochę padzę. Nie ma zbiorów, bo wszystko pogniło na polu. Ni to tak, ni to siak.
A no tu taka ta Polska czasami, wydajesz, tak właśnie się... oglądam i wydaje mi się, że no. U nas to normalnie albo susza, albo powódź, nie? No. Znaczy się, ja nie mam im tego za złe, bo wiem jak jest, bo też mieliśmy takie małe rolnictwo, ale mieliśmy i to faktycznie tak jest, że wszystko przeszkadza, bo wszystko wpływa na plon, nie? Ale to niech się wymyślą, słuchaj, to niech się wymyślą przynajmniej jakąś inną bajkę już, wiesz, że nie, że zgniło, bo deszcz spadł wczoraj, tylko że po prostu stonka przyszła i zeżarła, albo nie wiem, jakiś chrobok, albo co. Niech ta płyta już zmienią, bo wrzuca jego fuk, że coś pogniło albo wyschło, to mnie już normalnie, wiesz, no. Inny repertuar, no, po prostu poproszę. Okej. Okay. Mogą być wymówki. I tutaj te ziemniory mam przeorać, tak? Jakie ziemniory? No bo tu też są ziemniaki na twoim polu. No go ciepnę na ciem zaraz. Jak? No tutaj. Pole numer 56. Ja tu słonecznik zbieram. Tak, ziemniaki. Dobra. Nie, bo patrzę wcześniej na 50... Ale to faktycznie nie swoje pole, tego jeszcze nie masz. 54. Dymonie, ogarnij się. No, sorry. Ja mu już trzeci raz mówiłem, które to jest pole. Jeszcze mu mówię, jestem na tym polu. To przecież to zerkasz za mapę, to mnie. Dobra, okej, okay. Już oram. No. Ty, a nie mamy lamy nie mamy dla gości, Szarpi. Coś trzeba wymyślić. Trzeba wymyślić jakąś lamę, no, dla gości. No, dla gości, tak żeby była dla ale gości. Taką, lama. Żeby im było wstyd. No. Mi się pod ziemię zapadnę, no. Tarpi ostatnio na Mieszczuchu powiedział, że ja mam licencję na lamienie, to mi powinno być wstyd. To właśnie wam powinno być wstyd, a nie mi. Bo wy to robicie na nielegalu, a ja robię na legalu. Ale moment. Z czym? Ja kiedy tak powiedziałem? No tak powiedziałeś. Tak powiedziałeś na Mieszczuchu. A kiedy, tak. Co robiłem wtedy? Bo nie pamiętam, przypomnijcie mi. Ja już nie pamiętam, co ty robiłeś, ale pamiętam, co ty powiedziałeś. I ja ci tego nie zapomnę, tak. Lamia. Ja też potwierdzam. Ja ci tego nie zapomnę, Lamia. Lama. Dobrze. Chyba. Lamia. Lama. Nie, no lamia, ta co, wiesz, no ja wiem, że ta z Seksmisji, no ale w naszym przypadku to lama, nie? Ja ci tego nie zapomnę, lama. Seksmisja to była super komedia. Ja bym dzisiaj ją oglądał po raz jeszcze. Tysięczny. Ten koniec, jak sobie przypomnę. Jeszcze nie wyjdziemy. Nie wyjdziemy. To koniec. Tam hasło jest jakieś, nie? Ta, a ten... Kurwa ma... Noż, no, kurwa mać! Otwarło się wszystko! Tak, to jest to hasło! Jesteście wolni! Masakra! No nie, no, ja jeszcze nie ta, mogę. I ta jedna do tej drugiej. Ty, a co to znaczy? A co to? Życie kobietom. Lubię na Zola. Nie no. To ja jest... powiem wam szczerze, że widziałem, ale nie pamiętam aż tak to tego dla filmu, mnie... żeby... To dla mnie, pomimo współczesnego kina, do dzisiaj jest najlepsza komedia ever, polska, nasza. Nie ma nic lepszego od tej komedii. No, co ja się uśmiałem. Ja bym mógł tą Seksmisję oglądać 1000 razy i 1000 razy bym pękał ze śmiechu, no. To pole się kończy kiedyś? No, kiedyś jadę, się kończy. Jadę. Ale mnie tutaj wkurzają te drzewka. Tutaj trochę Riot polechał z tymi drzewkami, które są już... Tak, tutaj niektóre drzewka są, nie, że na tym, no jak się to nazywa? Na Jezus. Miedzy. Na miedzy, tylko one już w polu rosną, te niektóre drzewka. Tak, nie? Tak, no. Ale te brzuski to są takie, że je zetniesz i możesz je wziąć do ręki i przenieść. Ostatnio widziałeś zresztą. Tak, no. Wujek jedzie drogą i mówi, co za baran, ściął drzewo i zostawił je na drodze, nie? A ja tam podjeżdżam na koniu, zsiadam z konia, dupnę drzewo, przenoszę ręcznie. Ty, ja tak swoją drogą, to kto, co to za baran był, co tak ściął te drzewo? A cholera wie, nie wiem, kto tam ma pola jeszcze. Ja jeszcze wtedy tych pól nie miałem tutaj. Znaczy chciałem Jacek powiedzieć, co za... Pola. Ale to za lama. Nie, to ja tam Jacek ostatnio... chyba tego nie ściął. Ja ostatnio dostałem mapę na testy od jednego takiego małego modmakera, mapmakera. I też jadę jakąś drogą, nie? I zahaczyłem taką polną, i zahaczyłem kombajnem, i to bizonem, najniższym kombajnem, jaki jest w grze. No. O gałąź, która właśnie w miedzy wystawała. I za cholerę nie dało się jej minąć, bo po prawej stronie była ten... płot już był i nie dało się objechać bardziej, wiesz, prawą stroną, nie? No to wziąłem, kupiłem teren, piła, ciach i już mogłem przejechać. Nie? No a co? No, ja też będę musiał tutaj zrobić wycinkę. Widzę już takie dwa drzewka. To do wycięcia. Dajcie no mi farbę, bo muszę krzyżyki porobić. A był taki mod do 17. To do wycięcia. No. No, że można było markerować sobie drzewa. Normalnie podejść i narysować tam coś na nich. No, to by było fajne. Wiadomo, że do ścinki na przykład, nie? No, to by było fajne.
Znaczy ja jako tako z wycinki drzew znaczy jestem bardzo zadowolony, bo to daje dużo możliwości, że możesz sobie, wiesz, coś zrobić pod siebie, nie? Bo jakby nie było tej możliwości wycinki drzew i wyrąbania pnia, no to na przykład byś już pól nie połączył, nie? Bo by ci wkurzało, że masz pole na środku drogi, jakbyś miedzę usunął, nie? No. Ty, a co się tak od środka pola zaczął mi tutaj orkę robić? Bo nie wiedziałem, z której strony ten, nie wiedziałem, z której strony ty kosisz jeszcze. No i tak sobie po swojemu zacząłem, ale to źle? Przeszkadza? No to jest tak, jakbyś do Śląski łobiot i zeżar całą roladę i by ci tylko kluski zostały. To jest przestępstwo! Nie. Albo to jest tak, jakbyś, nie zgadzam się z tobą. Albo to jest tak, jakbyś jadł ptasie mleczko w całości, zamiast obgryzać je z czekolady. Nie, bo mi się po prostu obrót fugu zepsuł i będę orał jak zagonowym i muszę jechać od lewej do prawej, albo od środka na zewnątrz. Czarty, to jest niesprawiedliwe, bo jak ty żeś miał Szymona u siebie, to wszystko było okej, okay, a mierzesz go do zepsutego teraz i on popsuł się. Ja mam zepsutego gościa, ja nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Czemu to tak mówię? Jest to reklamacja po prostu. Nie, no wujku, jestem tak samo tak samo efektywny jak u Szarpiego, tylko że... Nie, no u Szarpiego żeś nie lamił. Ty myślisz, że jak ja mam licencję na lamienie, to sobie możesz na moim polu lamić? To nie może tak, ty po prostu, że się zepsuł, trzeba cię zaraz tam do tego, do tej przyczepki serwisowej zabrać. Bo to z kim się zadajesz, takim się stajesz. No patrz, no. Normalnie masakreła. Nie no, naprawdę, wierz mi, że tak jest dobrze. Tak się naprawdę robi, w realu też. Że od środka się orze na traktorze. No wierzę ci, wierzę. Dziękuję. No, bywa tak, bywa, no. Nie, bo... znaczy nie wiem, jak jest pługiem obrotowym, ale wiem, że właśnie zagonowym orało się tak, że na wiosnę na przykład, bo orkę się ogólnie robi też często dwa razy do roku. Inaczej. Na wiosnę, no, robiło się od środka na zewnątrz, bo pługiem zagonowym musisz jechać raz z lewej strony, raz z prawej i potem przejeżdżasz coraz ten, nie? I raz się robiło od środka pola na zewnątrz, a potem za drugim razem się robiło od zewnątrz do środka i to też nie było tak przypadkiem, to było po coś, tylko już teraz właśnie nie pamiętam po co, mam nadzieję, że twoi widzowie w komentarzu, wujku, ci dopełnią tą wiadomość, po co się robiło tak, a nie inaczej. A może po prostu po to, żeby mniej manewrować? Nie, żeby też nie obracać tym pługiem chyba, nie? Ale nie, takim się nie obraca właśnie. Nie, to zagonowy to jest taki, którego się nie obraca, wiesz? Aha, no to dobra, no, pomyliły mi się pojęcia. No spoko, rozumiem. Znaczy nie, wiesz co, Sharpie, bo gdyby to było po to, żeby nie manewrować, no to robisz tak, jak ci wygodniej, nie? Czyli na przykład wygodniej ci od zewnątrz do ten, to cały czas robisz od zewnątrz, a jednak a po coś się robi, nie? Że raz tak, raz tak. Znaczy to tam miało coś związane z ziemią, bo tym pługiem tą ziemię dość mocno się przerzuca, nie? I jakbyś robił tylko tak, właśnie, przypomniało mi się, jak się pomyliłem, to niech mnie poprawią widzowie, bo jakbyś robił cały czas od środka na zewnątrz, to w środku byś miał coraz większą taką bruzdę tą, i ona by była z roku na rok coraz większa, nie? A tak to raz zagarniasz w tą stronę, raz w tą i... bo wtedy te skiby są w drugą stronę obrócone, nie? Jakoś tak to było, coś w ten desen. No dobrze, no wierzę ci. No. Usprawiedliwiłeś się. Dziękuję. Czwórkę z rozprawki. Tylko tak, co byś mi tego słupa wysokiego napięcia tam nie zaorał. Nie, spoko, widzę go. Właśnie to też był wyznacznik tego, że ja. Ale to nie chodzi o to, że ty go nie widzisz, żebyś o nim nie zapomniał. Nie, ale to też był wyznacznik tego, że jadę od środka, wiesz? Bo teraz jedno tą część do słupa, a potem pojadę od słupa. Małpa zielona ze mnie czasami. Nie, to ja bardzo lubię ten. Możesz zapraszać częściej, naprawdę. Znowu jak mi wejdzie. No. Ja znowu się zapiszę. Za każdym razem coraz mniejszy pług. Jednoskibowy, jest taki. Jest. To jest pług, zazwyczaj to jest pług do odciągania od miedzy właśnie. Taki jednoskibowy. Żeby po prostu... Że nie widziałem ani w modyfikacjach. Nie, jest, w modyfikacjach też był. Tak? Była... Nie, sorry, był dwu. Był ten Unia Pak i on był od dwójki. Był dwuskibowy, 3, 4 i 5. Ale nie wiem, czy do 19 też to jest. Chyba tutaj najmniejszy jest 3-skibowy, nie? Albo 4? 4 chyba. 4-skibowy. 3 jest, nawet jest ten. A agro 3? Masz 3-skibowy. A no tak. No. Ale mniejszego nie ma. No chyba nie ma, ale w 17 był. I wiesz, kwestia czasu, na pewno ktoś go przekontroluje. To znaczy, jest jakiś Varimaster od Kuna, taki mniejszy pług w modach od Giants, nie? Więc może to... Mi się wydaje, że on w 17 był właśnie tamten. Tylko, że oni go dodali jako mod. A ja tego nie rozumiem właśnie, że oni teraz niektóre maszyny pododawali jako mody.
To, wiesz co, może nie dostali licencji albo coś na to, żeby ten, nie? Aha, i się wycwanili, że to jest jako mody, tak? No ale tak, jest podpisane, no, że to Giants robił tego moda. No nic nie szkodzi, ale to jest modyfikacja do gry, a nie pełnoprawnie. Tak, to jest modyfikacja, ale nie, koniecznie. To jest modyfikacja, czyli oni za to nie pobierają opłat. No tu o to chodzi, że jak nie masz licencji, to nie możesz pobierać opłat chyba za ten produkt, wiesz? No ale dobra, jest Deutschfar 9 w grze, a 7 dodali z modów. No to mają licencję na Deutschfara. Niekoniecznie. Możesz mieć markę, ale tylko licencję na przykład na dany model tej marki. Aha, właśnie oni dają na przykład John Deere, teraz jest John Deere, tak? I on dał wytyczne, że chcemy, żebyście pokazali ten model, ten model, ten model, ten model i żadnych innych, nie? Tak samo studio SC Software ma problemy z Manem, miało z Manem problemy. Man, który dawał licencję wszystkim na lewo i na prawo, nawet takim, co robią gry do kosza w Biedronce. Tak, dokładnie. Ale nie było problemu z licencją na Mana. A teraz studio SC Software, jak wypuszczało tego Mana TGX Euro 6, no to był problem, oni musieli na nowo napisać, pomimo tego, że już mieli licencję manowską, to i tak musieli starać się na tego TGX-a o nową licencję, nie? Także to jest naprawdę popieprzona sprawa, powiem ci. Oj tak. To nie jest takie hopesiupe, jak się komuś wydaje. A już na pewno nie hip-hop. No raczej nie. I bum cyk cyk raczej też nie. Tak też również nie. No. Muszę napisać skargę do farminga, nie? A mi się przypomniało, o co mi tam chodziło z tym lamieniem. Ja nie powiedziałem, że macie się wstydzić, że wujek ma się wstydzić, tylko powiedziałem, że lamienie to nie jest wstyd. I na tym się skończyło, a nie, dobrze, że... Słuchaj, że ja cię nie muszę nagrywać, bo sam to zrobiłeś. I to ci nawet pokażę w tym twoim odcinku. Tylko co to znajdę. No ale przecież wiem, pamiętam już, przypomniałem się, w którym momencie to powiedziałem. No. Wstydź się, że kazałeś mi się wstydzić. Naprawdę. Tak? Ja ci się kazałem wstydzić? Tak, kazałeś mi się wstydzić, że mam licencję. Ja powiedziałem, że lamienie to żaden wstyd. No patrz go. Ty, powiedz mi coś, Szymon, bo nie wytrzymam i zaraz pojadę do tego Bytomia. A niedaleko mam, naprawdę. To możemy się umówić na piwo po nagrywaniu, bo też mam niedaleko do Bytomia, także spoko. To jedziemy do Szarpiego. Plan zaakceptowany. Piwo na poprawę pamięci. Gospodarz miasta stawia pizzę, także tak słyszałem podobno. Taka jest podobno tradycja. Okej. No to zapraszam do Bytomia, wy se przyjedziecie, a ja pójdę sobie normalnie do pracy na nockę, nie? Aha. Taki cwaniak. Wykolegował. Wycwaniaczył się normalnie. Ale to wiesz, no, ja słyszałem, że ci z Bytomia są tacy cwani jak ze stolicy podobno, także. Tak, to bo Bytom w ogóle jest najstarszym miastem, więc mamy przerośnięte ego, no. Także nie wiesz. Ja sobie żartowałem tak tylko, żeby nikt tego do serca nie wziął, co? A kto ma wziąć, to i tak weźmie do serca. Bo mi ta robota tak dość szybko idzie i za chwilę mi będzie przeszkadzać ten twój 6M z tą przyczepką. Mam ci go przestawić, czy... Ja se go zaraz sam przestawię, już po niego jadę, tylko se kurna kombajna normalnie zaparkuje. Ja ci tylko mówię, że taka ewentualność jest, że zaraz go przybiorę pługiem, nie? Nie no, spoko roko foko. Tylko, że ja nie wiem, po co ja tego kombajna chcę parkować, jak ja tego kombajna nie chcę parkować, no. To ja nie wiem, czemu ja go chcę parkować. No, a ja muszę zmienić strategię na dzisiejszy odcinek, bo końca nie widać tego wiórowania, a to tak półtorej godziny robienia wiórów, to tak może być nudne. No, to zależy dla kogo. No ja dopiero piąte drzewo może zrzuciłem, więc... myślę, czy po prostu nie zrobić plot twistu, czy zwrotu akcji, no. Nie, no powiem ci tak, ja akurat twoje odcinki dupiate pieniądze oglądam, są z wiórów, od razu oglądam mówię. Tylko na tej zasadzie, że słucham, także nie będzie mi przeszkadzać, czy robisz wióry, czy ten... No. Tak robi 99% naszych tak widzów, jest. Więc możesz sobie tam strugać Pinokia przez cały odcinek. Boże, ja dzisiaj zapowietrzę przez te śmianie. Ale to dobrze. Także ciosaj tam sobie równo. Lepiej się śmiać niż płakać. Tak jest. Może ci jakiś Pinokio Geppetto z tego wyjdzie, a może i nie. Także. Geppetto. Ale ta maszyna jest uciążliwa, bo ona nie zawsze łapie, nie? Tak. No. Albo na przykład zacznie ciągnąć tą gałąź i ciągnie ją do połowy i przestaje w połowie. Przestaje, nie? No. I wiesz co, zauważyłem, że jak przyczepa jest pełna, to ona się nie zatrzymuje i dalej mieli.
I teraz ja nie wiem, czy to idzie na straty, bo ja nie zauważyłem, że się już nie sypie na przyczepę i taśma nie idzie. Czy co się z tym dzieje? Wiesz, o co chodzi? Wiesz co, ileś tamten idzie jeszcze, że tak jakby zostaje i potem podjeżdżasz nową przyczepą i ona to wysypie, ale zawsze wysypie mniej niż zrobiła. Mniej niż by było normalnie, tak, tak. No, przy sieczkarniach zresztą jest to samo, nie? Tak samo, no, no. A to jest błąd gry, bo powinno się sypać cały czas i wysypywać, nie? Mhm. Sim Traktor tak było, że nie wiem, czy ktoś z was grał. Że jak już nie dopilnowałeś tego, że masz pełny zbiornik, to to się wysypywało normalnie za, nie? I no. Traciłeś. Nie było tak, że kombajn ci stanął i koniec i... Ty, za ten słonecznik to całkiem niezła cena jest. Tak, ona tutaj tak, spada, ale jest dobry. Ona jest tutaj spadająca teraz ta cena. Słonecznik po tak 2000 jest... nawet potrafi podejść. No Wojku, to, czy ty no masz ten wozik serwisowy? Mam. Bo ja mam 42% zużycia pługa, nie wiem czy dalej mam nim orać, czy to coś robi, czy on wolniej orze, czy coś, nie wiem, bo... Nie... Pól to! Co, no, to oram sobie. Skiba ewentualnie mogła się troszeczkę stępić od ziemi, no nie wiem, aha, co tam jeszcze. To weź se tam osełkę i... Taką do oszczenia kosy. No, mogły się odkładnice zużyć. Pamiętam, tak dziadek świętej pamięci, jak chodził z kosą po pola. No, mój tata jeszcze nawet też chodził. Czyli, rozumiesz, jeden przed drugim, żeby jeden drugiemu nóg nie poprzecinał i... A jakie to trzeba mieć do siebie zaufanie, nie? Że idziesz cały czas tym samym tempem, cały czas z tej samej odległości, a jak jeden nagle, nie wiem, pójdzie wolniej, to ten drugi mu nogi utnie, bo go nie widzi, nie? A potem wszyscy jak jeden mąż zatrzymywali się, kosa na stojoka, i osełką. No. I znowu, no. 3-4 i ja tak z tatą na trawę chodziłem, jak jeszcze króliki mieliśmy, jak byłem mały. Tata kosił trawę. Ale to trawę to sierpem, nie? Nie, normalnie kosą kosił. A to moi dziadkowie sierpem trawę podkoszali. Mhm. No mój tata też właśnie dla królików sierpem, nie? Podkaszał, no ale to... Ale to mój tata działce, był bardziej zmechanizowany, nie? Ale... Nie no, kosił zawsze trawą i ten. I ja potem zbierałem do koszyka, jeśliśmy dać królikom i resztę do kurek się wysypało i tak codziennie, ten sam rytuał. Możecie się ze mnie śmiać, możecie nawet powiedzieć, że jestem normalnie jakiś patus, nie? A w dupie to mam, mówcie sobie. Ale powiem wam jedno, uwielbiałem zapach królików. Jak ja wchodziłem, podchodziłem do tych kratek z królikami, ten taki charakterystyczny zapach, tego sianka, które one tam miały. No. Króliczki tak też pachniały, taki. Królik nie śmierdzi. Królik ma taką charakterystyczną woń, taką. On ani nie śmierdzi, ani nie pachnie. Ciężko go zdefiniować. On jest tak jakiś inny, ten królik. I ja to uwielbiałem, jak tak wchodziłem do klatki z królikami. Lubię. Jezus, jak jest to wspomnę. No zapach wsi po prostu, no. 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 Uwielbiałem to. Na wsi ogólnie jest fajnie. Ja bym sobie tak troszeczkę do słoika tego zapachu teraz nabrał i puściłbym sobie w pokoju. I sobie tak woniąć potem po lekku. To zapraszam do mnie na kawę w takim razie. Mój dziadek do teraz ma króliki. Znaczy dziadek od mojej żony, o tak. To ale nie jest mój dziadek. Jest, ja lubię króliki, bardzo lubię króliki. To takie przyjemne zwierzaczki są, tak. Mięso z nich jest czyste. Mięso z królika jest bardzo czyste. Znaczy mi akurat mięso z królika nie smakuje? Oj, mi smakuje bardzo. Ale lubię króliki, nie przeszkadzają. Nie, ja bym nie zjadł królika, bo coś co ma jest słodkie i ma ładne uszka, to nie ma szans, żebym to zjadł. Jak mój ojciec hodował na działce króliki i on ja wiem po co on je hodował, bo potem właśnie na mięsko, ale ja tego nie jadłem, bo ja widziałem jak to sobie kica po trawce, nie? No, ale miałem sumienia tego jeść po prostu. No ale co z tego, no przecież kurę też widzisz jak chodzisz po polu, a ale kura nie jest taka tam fajna. No właśnie. Kura to jest najgłupszy ptok na całym świecie. No. To ja zawsze godzę, że kura nigdy normalno nie była i nie jest. Kura to jest zarąbisty gimbal. Jak weźmiesz kurę i nią ruszasz, to głowa stoi w miejscu. Tak, to się zgadza, no. Ale kura to jest najgłupszy ptok. Ona widzi, że jedzie auto, ale ci na ta ulica wyjdzie. No. To tak samo jak gołębie, spieprzają ci pod koła. Ale kura jest głupszo, bo gołąb odleci, a kura nie. Kura to... Myślałeś, będziesz czekać, jak ty auto rozumiesz, tak było. Masakra. Jeszcze będzie pyskować ci głupio. My mamy takiego koguta z żoną. Znaczy... W sensie, dziadek ma takiego koguta tutaj. On jest przyniesiony od mojej... On się wykluł z jajek, które przyniosłem od mojego taty.
Aha. Dobra. A kto go wysiedział? Inkubator, bo dziadek ma inkubator do jaj. Tarpi, no. Możesz się do mnie tepnąć? Albo jakoś, nie wiem, możesz tutaj w jakiś dziwny sposób magiczny przybiec do PGR lubelskie? Moment, już idę, bo ja mam tutaj jakieś dziwne czary z drzewem. Musisz to zobaczyć. Już. PGR lubelskie? Stało. No. Ja tu jestem w ciągniku. Dobra. Już jestem. Bo to musisz zobaczyć. Jestem u siebie w przyczepie. Dłaj. Kurde. Co? No już. Jest problem, jest problem z tymi przyczepami. A co? Za wysokie? One się kipują do tyłu. No. A dach tu jest. No to musisz, wiesz, No to słuchaj, musisz kiprować i opuścić. I znowu tak po trochu, nie? Czekaj, no, ja się przerzucę, no, jeszcze. A nie da się zmienić? Na przykład, nie wiem, żeby się tam... No zobaczę. Na U zawsze to jest. Nie, ty słuchaj, tu nie ma czegoś takiego, że masz na którą stronę kipowanie. Nie ma, no to tylko nie na syp jest. Wujku, ja się na chwilę wyciszę, telefon mam z pracy, muszę odebrać, okej? Okay? No, spoko. A zobacz, czy wiesz, czy może ten dach ma niewidzialną ścianę, a czy nie ma kolizji w sensie. To różnie bywa, no. No teraz już nie. Nie, a wysypałeś, nie będę się? Bo się wysypałem, aha, no. Aha, dobra. Ale ja się już tutaj, wiesz, no, na grubość lakieru, no. Już ta burta dotykała mi dachu, nie? Ale to tam jeszcze, wiesz, no. Możesz właśnie, wiesz, kiprować, jak będzie, powiedzmy, nie wiem, no jakbyś miał pełną przyczepę, no to na przykład kiprujesz, dochodzi do dachu, no to opuszczasz i potem, wiesz, znowu, nie? No bo to się będzie tak samo wysypywać i tak samo, no to. Ona jest fajna, ja nie chcę z niej rezygnować z takiego głupiego powodu. No, bo, właśnie, nie ma co, bo ona nie ma mi się sensu tak podoba, ona mi się tak podoba, ona ma w sobie to coś, powiem tak, ci. Jest jej bardzo ładnie, fajne detale ma przede wszystkim. Tak, i mnie przeraża jej gabaryt i właśnie dlatego ją chcę. Także to jest taki Batman wśród naczep. Przyczep znaczy. I ja ją chcę. Ja chyba bym się rozpłakał, jakbym musiał z niej zrezygnować z takiego powodu, nie, jak ten dach. Nie ma co rezygnować, zawsze jest jakieś wyjście. No to ewentualnie tylko te jakieś tam. Ale nie, bo to też nie dałoby rady. Wysypywać do mniejszych? Bez sensu. Nie, normalnie tak ci mówię. Kipruj, wysypuj, jak dochodzi do dachu, no to przerywaj wysypywanie. I znowu kipruj, aż się wysypie do końca, no i tyle. No. Transakcją mieszaną, nie? No. Jestem z powrotem. Coś mi ominęło? Nie, tak, nic szczególnego. Jak to nic, no. Aha, bo obgadywaliśmy ciebie, że normalnie obijasz się tutaj na tej farmie. Znajduję sobie jakieś wymówki, że ci telefon dzwoni, zamiast pracować. Obijasz skiby. Masakra. Mało. No bo to tak specjalnie, wiesz. Ale... Bardzo słabo, powiem ci. Ale chciałem ci poinformować, że oglądam twoje odcinki, także wszystko i tak wyjdzie na jaw. Ja to wypipam. Aha. No dobra. Kurczę. Wypipa się tam wszystko. O. Jezu. Dobra, ostatnia przyczepa wiórów i ja już to kończę, bo... Jak ja mam za dwie pełne przyczepy, czyli za 24 tony wiórów zarabiać 3,5 tysiąca, to ja dziękuję bardzo. Dać ci pomysł, jak się drzewa pozbyć? Jak? Wykop dziurę, powrzucę ich tam kawałki i wyrównaj teren. Drzewo tam zostanie. To sobie myślił. Testowałem. No. Naprawdę, ale, nie warta świeczki, gra, sprzedaż drzewa. Ale że ci się to normalnie chciało, powiem ci. W sumie łatwiej jest faktycznie zrobić tak, jak mówi Szymon, niż ciąć drzewo na małe kawałki i wrzucać je ręcznie do rębaka. No. To co albo ja... Ale ja tak chciałem. Albo kawałki jakimś ładowaczem na ten, którego się tak ciężko obsługuje. Tak, no. Nie, wydaje mi się, że w 19 jeszcze popsuli bardziej te ładowania tych... No to słuchaj, jak ja u Bartka ostatnio z Jackiem wycinaliśmy drzewa przy jego polach 75, 74, 73, no to my HDS-em robiliśmy, nie? I wydawało nam się, że to będzie łatwe, no bo HDS do tego jest. No to o tym mówię. Takiego wała jak Polska cała. Powodzenia z HDS-em. Strasznie to chodzi w tym HDS-ie, nie? Tak. Tak, te ramię tak się zachowuje, jakby na sznurku wisiało, nie? Mhm. No. Tarpuś. No. Na pożyczkę do ciebie pojadę za chwilkę. Co ci pożyczyć, wujciu? Potrzebuję pożyczyć pługa, bo ja mam tylko jeden. Ja nie mam pługa, ja mam głębosz, ale mogę ci go pożyczyć. Znaczy, ja bym pług potrzebował. A po co ci pług?
No pojechałbym koło ciebie i robił z tobą, nie? A chcesz no to... mi pomóc, no dobra. Ale tu możesz głęboszować, bo głębosz robi za orkę i kultywację jednocześnie. No i co będę miał? Pół pola głęboszowane, pół pola orane? Ja powiem ci mało tego, ja właśnie dzisiaj chciałem od ciebie pług pożyczyć, ale widzę, że Szymon pracuje. Ale to Szarpi to jest dobry pomysł. Kup pług i pożycz wujkowi. Będziesz miał na przyszłość. Mogę kupić, bo i tak bym go kupił, bo... Chociaż nie, ja bym pług wypożyczył prędzej. Znaczy wujku, wiesz co? Nie wiem jaki masz duży kultywator, ale nie wiem czy nie warto by było, żebyś sobie jechał tam te pole skultywować, a ja sobie tu naprawdę dam radę, nie? Dobra, inaczej to załatwimy. Działaj tam sobie. No. Pracuj. Ja tam do ciebie przyjadę, ale zupełnie innym zamierze. Jezus, jak ja nie cierpię takimi naczepami, przyczepami skręcać. Następnym, no. Ale to mogę ci dać dobrą radę? Jeśli chcesz, to ci na pewno życie ułatwi. Tempomat na jedynkę i drive control i wstecz. A, w życiu to mam. Niech to tak stoi tutaj. Ja się właśnie na tym ruchomym dyszlu staram nie cofać tymi przyczepami. Ojejku, ja cofam końcu... właśnie na drive control. To jest jedyna rzecz, kiedy używam drive control. Bo odkąd grałem z wami ostatnio, to zostawiłem sobie wasze mody i doceniłem właśnie funkcjonalność drive control, nie? Właśnie do cofania. No ale to ja mam drive control i robiłem na jedyneczce i tak mi się pokrzywiła, no. Mhm. Także wiesz, no. Jest jak jest. Dobra, no. Dobra, było, Szymon. To by trzeba Szymon. Było lacie zjeść, żeby to opanować. Nie przyjadę do ciebie. Dobrze. Nie przyjadę do ciebie, bo tam gdzie ty teraz zaorął, to ja to muszę powapnować i ja tam jadę z wapnem, a ty tam działaj po lekku. No. Oczywiście nie zdążymy chyba wszystkiego zrobić dzisiaj, tego do końca. No trudno, no ale przynajmniej tak. Tak, wiesz co, no, coś pójdzie do przodu. Taką mniejszą połowę pola mam zaoraną, nie? No. Tutaj akurat z wapnem będę miał trochę kiepsko na tamte pole. Bo wapno jest bardzo... Wapno schodzi. No. Wapno schodzi, a ja mam tą małą przyczepkę na wapno, także troszeczkę... A masz wapno, kupujesz w sklepie, czy jak? Tak, w sklepie na bieżąco. Bo ja robię tak jak na dalsze pola, nie? To najpierw ładuję na przyczepę, wywożę i robię sobie takie... wysypuję na polu co kawałek i potem turem ładuję, nie? Żeby nie jeździć tam i z powrotem. O, to ja nie mam czasu na takie zabawy. Bo przyczepą więcej wywieziesz niż ten, nie? Nie, to nie, to ja się w takie coś nie bawię. Tak tutaj się mnie widzowie pytają, czemu ja mam autoloada, a czemu ja nie jeżdżę tym, widlakiem? Moi drodzy, no to co ja mam, cały odcinek widlakiem się bawić, żeby palety poustawiać, nie, łodłowiec tak, tu. Ja się też z tym zgadzam, bo ja nie powiem, fajnie jest sobie tam pomachać łyżką, czy... Ale od czasu do czasu, tak, na dokładnie, czas. Dokładnie, jak masz powiedzmy przewieźć tyle, no 12 powiedzmy palet z nasionami na tą przyczepę, nawet jakby ją załadować widlakiem, no to jednak wiesz, to jednak trochę potrwa, a niech ci tutaj, nie wiem, lekko coś przylaguje, niech coś tam, wiesz... I się to wszystko rozdupcy, tak, nie? Dokładnie, no. Nie, autoload pod tym względem jest okej, okay, tylko ja na przykład robię tak, że sobie staję tą przyczepką trochę dalej i po prostu zabieram każdy polo kolei turem i dojeżdżam do przyczepki i ona mi znika wtedy, nie? Że niby ładuję ręcznie, ale autoloadem, nie? Tak sobie poszedłem na taki kompromis. Tak można. Nie? A ja ostatnio mi ostatnio widz sprzedał patent, jak zapiąć pasy na autoloadzie, żeby pasy szły normalnie na... No musisz rozładować na przyczepie, tak, i potem dokładnie. Zapinasz pas. No, to jest no tak, opcja. Bo tak się da, tak się da, no, zgadza normalnie się. Domyślnie na autoloadzie, no to pasy idą pod paletami na przykład, nie? Tak. No. I wtedy spadają, tak jak ty ostatnio zgubiłeś. No, ale to wiesz co, one spadają tylko wtedy, kiedy wejdziesz na mapę albo do menu w trakcie jazdy, mi to też ktoś uświadomił i właśnie pod tym komentarzem napisał ktoś z tymi pasami ten patent, nie? Ja ostatnio to sprawdzałem i mówię, kurde, faktycznie, nie? I działa. I fajnie działa, fajnie to działa. I lepiej wygląda lepiej niż pasy. Lepiej wygląda, dokładnie, nie? No. Dlatego, tak jak mówię, mamy widzów, którzy nam podpowiadają mądre rzeczy, ale od czasu do czasu też się zdarzają jakieś trole, nie? Co? Jasne. To takie głupoty nam piszą, że tego się nawet czytać nie da, no daj spokój. No. Ja tutaj chwalę jednych, ale o tej drugiej grupie też mówię, bo tacy też są. Zresztą ja widzę też nieraz, widzowie między sobą dyskutują, nie? Tak. Ej, nie pisz mu tam głupot, co ty tam mu piszesz, tu tego, tak się nie robi, nie? Widzę, że tam widzowie ze sobą dyskutują na ten temat, nie? Mnie najbardziej w twoich komentarzach rozwala. Ej, wujek, a nagraj jeszcze to, nie? A nagraj jeszcze tamto, a więcej tego. Znaczy, wiesz co, no z jednej strony mi jest bardzo miło, ale z drugiej strony ja tłumaczę każdemu, że nie jestem w stanie, no bo nie jestem w stanie. No, wiesz. Nie jestem w stanie. Nie jestem.
jest to niemożliwe. Musiałbym być kawalerem bezrobotnym. Bezrobotnym kawalerem bym musiał być. Żeby nagrać wszystko to, co widzowie sobie ode mnie życzą. I siedzieć tylko w domu od rana do wieczora przy komputerze. To prędzej czy później chyba wpadłem w depresję. No, na pewno. To nie na tym rzecz polega. Dobra, rębak oddany i te drzewka, co mam tutaj już pocięte, to ja je po prostu na przyczepę wrzucę i sprzedam je normalnie jako kłody, bo to jednak trochę więcej będzie i mniej roboty z tym. No. O, tłusto gęś, po podwórku lotomi, tłusto gęś. O, tłusto gęś, po podwórku lotomi, A była w 17 mapa, gdzie można było mieć gęsi. No, było. Hofbergman. Hofbergman. I ona obornik. Tam w ogóle gęsi, przetwórstwo, wszystko można było. Tak, mogłeś mieć owce na wełnę i owce na mleko, nie? Tak. I krowy też. A w ogóle tam fajne były ten, do tej mapy był fajny modpack. No. Taka taczka, którą można było ręcznie pchać na, na 1000 litrów. I sypałeś pszenicę tam kaczką i tym, nie? No, tak, dokładnie. No i można było, kurde... karmić kury. Tak, karmić kury, dawać im wodę. I co tam jeszcze? Aha, była taka fajna przyczepa z otwieranymi normalnie na myszkę burtami, nie? Jak ona mi się podobała. Że można było. Kurom nie można dać wody, nie? Nie, kury nic nie piją. Mnie to rozwala. W farmingu w 13 dali kury chyba. Od 13 są zwierzęta, nie? Dobrze pamiętam? To wujka pytaj, bo wujek grał w 13, ja nie. Dobra, no to tak wujka, ale wujek wam powie o czymś innym, bo tak czekam, kiedy przestaniecie gadać, dobra, bo chciałem coś powiedzieć widzom, którzy oglądają teraz mój kanał. Widzę, popatrzcie se, co ja widzę. Ja widzę, po jednej stronie są pola szarpejki, tutaj widzicie te niebieskie, to są pola szarpejki, te wszystkie tam. Tam nawet papaja ma, widzę, stoi tam jakiś fędzik chyba. A tutaj tak jak już... Tutaj te pole jest przeorane, bo orał to przed chwileczką Szymon. I te dwa kolejne pasy to są moje pola. A tutaj, moi drodzy, za mną, po mojej prawej stronie, ale za mną, znaczy po mojej prawej stronie i za mną, tak chciałem powiedzieć, to są pola Jacka. I jeszcze by pasowało, żeby te pozostałe, które tutaj są, 7, 6, 5, 4 i 3, wykupił Bartek i normalnie spotykamy się tutaj na grillowanej kiełbasce po orkach. To by było coś. A, czyli na kiełbaskę zapraszasz dzisiaj po orce? Nie powiedziałem, że zapraszam dzisiaj na kiełbaskę. A. Zresztą kiełbaski z Rożna są tak samo niebezpieczne jak palenie tytoniu. Taki artykuł wyczytałem w gazecie od Agory. No. Ale ty czekaj, bo ty dałeś zdjęcie nagłówka. Czytałeś ten artykuł, czy tylko przeczytałeś nagłówek? Czytałem w internecie. Nie kupiłem tej gazety, ale w internecie to czytałem. A w związku z czym jest tak samo niezdrowe? Kiełbasa zrożna jest niezdrowa ze względu na to, że opiekasz tą skórę, ludzie to jedzą ze skórami i skóry się tej nie powinno jeść, bo nie w każdym przypadku to jest... To są jakieś tam sztuczne szczewa, jakieś związki chemiczne. Tam było pisane też, że niektóre kiełbasy są... że ta skórka z tej kiełbasy to jest jakiś płyn, że te całe kiełbasy surowe tąpkają w jakimś płynie i z tego płynu robi się skóra i to jest chemia. I jak ty to opieczesz i zjesz to z tą kiełbasą, to jest tak jakby zjadł plastikową butelkę, tylko że to ma inny smak, tak? Mhm. Ale druga sprawa jest też taka, że ogólnie te pieczenie, jeszcze tam było wzięte pod uwagę, że ludzie pieczą na brykiecie, a brykiet nie do końca jest okej, nie? Mhm. Że... Znaczy się, bo ogólnie chodzi o to, że oni, ta skóra, że to moczą, to chodzi o to, że to jest takie wędzenie na zimno, że zamiast... Ja się na tym nie znam dokładnie. Moja żona robiła w mięsnym, także mi to tłumaczyła. Zamiast wędzić na ogniu, tak jak się wędzi normalnie, to jest taki preparat, w który to zanurzysz i on zrobi cały system wędzenia, nie? Tak. A czy nie, no to co ty mówisz teraz, to jest zupełnie inna sprawa. Bo faktycznie jest coś takiego jak płyn... No aromatyzuje tam na tam... Nie, no to się nazywa dym w płynie. To co mówi teraz Szymon. Przepraszam, Szymon. To co teraz... To jest na przykład jak kupujesz kitko wędzone z kurczaka, masz takie pakowane po dwa wiedące, to jest albo jakieś kiełbasy wędzone, sery wędzone, to masz wszystko spryskane tym płynem w dymie. A skórki też są w płynie, ale to nie jest dym w płynie, tylko to są skórki w płynie. No nie wiem jak to inaczej powiedzieć. No.
No skórka płynie, no. No na pewno nie płynę w dymie. No ale, ale w smaku chyba czuć różnicę, nie? No tak, tak, jest całkiem inaczej. No, no jednak dym to jest dym, no. I dodatkowo przyprawy, które sypiemy, nie, na to. Tak, no. No glutaminian sodu przede wszystkim w tych przyprawach jest w dużych ilościach, nie? Ogólnie mieszanki jakichkolwiek przypraw to jest syf. Lepiej sobie najlepiej samemu zrobić mieszankę. Kupić te przyprawy i samemu zrobić, tak, no. Tak, dokładnie, no. To ja tak zawsze, ja zawsze mojej żonie gadam, bo ona bardzo często, moja żona robi te obiady z pomysłów na i tak dalej, bo nie ma pomysłu, nie? Mówię to, okej, okay, no chcesz sobie, no co, no? Jeś dojebał teraz. Bo moja żona mnie nie ogląda, także mogę, wiesz, znaczy się was. Mogę się wyżalić publicznie i nigdy jej tego nie doniesie. Mamo, co dzisiaj na obiad? Nie wiem, nie spojrzałam do pomysłu na... Nie, poważnie, bo moja żona ogólnie nie lubi gotować, nie? Ona umie gotować, bo bardzo dobrze gotuje, ale nie lubi. Ale często jak nie ma pomysłu właśnie, to robi ten, to mówię, to weź ten pomysł, przeczytaj co tam trzeba, kup to co tam trzeba i zrób to sama, nie? No, no po co, nie? Po co? Bo najbardziej mnie rozwala, jak kupuję te zupy, na przykład mrożonki, nie? I masz niby już gotową zupę, że tylko wodą zalej, zagotuj i jest zupa, nie? A to znaczy, wiesz co, ja czasami kupuję takie zupy mrożone albo w brykiecie. No czegoś, nie? W brykiecie, nie? No. To jest, że dajesz je sobie normalnie do, powiedzmy, do garnka, kilka tych brykietów i to podgrzewasz, nie? No. I powiem ci, te zupy, akurat te, które ja kupuję w Aldi, te w brykiecie, to one mają bardzo ładny skład. Ale to jest cała zupa już, tak? Tak, 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 tak. No, a nie, to ja mówię o tych mrożonkach, że na przykład piszę zupa jarzynowa i tam są tylko jarzyny. No to mówię, kup jarzyny, kuźwa, to, no, nie? No. A nie ten, i oczywiście co, to zamiast wrzucić kawałek mięsa czy dwa kawałki, zrobić fajny rosół i potem te warzywa, to nie, to wrzucisz kostkę rosołową, dup i jest zupa, nie? No. Czemu, nie... gdybym miał porównać do jedzenia twoją pracę, którą zrobiłeś mi na tym polu, to powiedziałbym zupa chińska. Czemu? Yeah. No ile on mi tutaj omijaków zostawił? Jakich omijaków? Gdzie? Ja się tak starałem. No tam u góry. Nie. Omijaki tam u góry są. Ale mówisz są o tym polu, na którym jeszcze jestem, czy? Na tym, na którym ja jestem teraz. No to ja tam nawet poprzeczniaki robiłem. Ja tu jako szefu przyjechałem cię sprawdzić i widzę, że są omijaki. Szarpi, zobacz tam u góry. Ile ale zapytaj Szarpiego, nawet poprzeczniaki robiłem. To, co nie dojechałem, potem robiłem u góry i na dole. No nie, no nie da się ukryć, są omijaki. No. Omijaki jak diabli, że zostawił. Fuszera tam... taka, że masakra. Oj, przestań już, wujcia, no jeju. No. Fuszera. Dzisiaj... A bo mi puch zepsuty dałeś, 54%. O. Nie no, tutaj ja cały czas żartuję sobie, Szymon, żebyś no ja tego wiem, do serca sobie nie brał. Nie, no przecież wujku, ja cię nie znam nie od dziś, nie? Każdy widz, który wbija, nagrywa z nami, jest narażony na nasze poczucie humoru, także tak. Musisz o tym pamiętać. No ja pamiętam o tym doskonale, oglądam twoje odcinki jak narkotyk, także spoko. O jajku. Zapadła cisza. Ale to, nie, ja się troszeczkę zasmuciłem, bo no to nie ma terapii odwykowej skutecznej, tak, na to. No nie ma, także... no i dobrze, no ale to jest zdrowy narkotyk, także spoko. I wydym. No to widzisz, no teraz będziesz mógł się pośmiać z samego siebie. Co za fuszerę, żeś mi tu zostawił. I to dwa razy pod rząd, nie? No. To dwa razy pod rząd. No. Ja mam dzisiaj taki dzień dziwny, wiesz, także... No wiem, a ja wiem. Też mam dzisiaj dziwny dzień, powiem wam. Ale ja to zauważyłem od pierwszego wbicia twojej... Od pierwszego momentu, jak wbiłeś na TeamSpeaka. Już mówię, to nie jest ten wujek Bohun, nie? Znaczy, no jest, ale nie jest, nie? W sensie wiesz, o co taki mi chodzi. Taki sam, że... tylko że inny. Ale tak jest w życiu, że czasami masz taki dzień, że po prostu... no nie podchodź, bo gryzę, nie? I... Ale wiesz co, ja nie wiem z jakiego powodu. Ja mam dzisiaj ciśnienie, dobry dzień ogólnie. Ciśnienie, biometr niekorzystny i tak dalej, nie? To ogólnie się nic mnie tak nawet nie wkurzyło, jak te omijaki. No, no także swój dzień dopiero się zacznie. Przez omijaki. Ja właściwie dzisiaj nic tak nie wkurzyło, jak te omijaki. Tak to wszystko w porządku było dzisiaj. Aha, kurczę. To przepraszam, że zepsułem ci dzień. Ciekawe jak ty do mnie przyjedziesz, jaki będziesz pracuś. Czy w ogóle przyjedziesz, się odwdzięczyć. No nie wiem, muszę się zastanowić. To teraz naprawdę a, warto Szymon, jest na jakiej ty teraz mapie tam jesteś? Bo ja nie wiem, czy ci się mi twoje filmy nie wyświetlają w subskrypcjach, nie, czy nie, nie mam filmów teraz. Aha, nie ja robię live'y teraz z mapy, a, którą testuję. I to jest jedyne, na co mam w tej chwili czas. Ale gram ogólnie ten, tylko że nie nagrywam, bo... Bolamisz.
Też. Nie, nie nagrywam, bo nie mam czasu tego obrabiać. I wiesz, ja mam zaś nagrać 4 czy 5 materiałów, zawalić sobie dysk i potem jadę na imprezę, biorę tego samego laptopa. I puszczasz im let's play z farming? Nie, nie, i puszczam bo właśnie nie było muzykę miejsca na muzykę. I nie ma miejsca na dysku i nagle komputer zaczyna mi świrować i program do muzyki po prostu zaczyna mi wariować, no to wolę nie nagrywać chwilowo, nie? No. Stwierdziłem, że jak mam na oku jeden komputer upatrzony z rynku wtórnego, bo nie mam kasy teraz na nowy. Ale laptopa, tak? Nie, nie, nie. Właśnie już stacjonarkę. Aha. I jak sobie go kupię, to, to wtedy wrócę na kanał. Ale wiecie co zauważyłem? Że my jesteśmy normalnie, to znaczy, no ja się tu wypowiadam za siebie, nie? No. Jesteśmy zdrowo powaleni, nie? Ja pamiętam, jak jeszcze chodziłem do szkoły, to jakie były tematy z kumplami? Dziewczyny, seks, narkotyki, motoryzacja, wszystko tam leciało, głupie żarty, na różne persony, wszystko było, nie? To o wszystkim się gadało. A teraz spotykam się z kumplem gdzieś tam na podwórku albo w pracy i my gadamy o farmingu, nie? No. My jesteśmy nienormalni po prostu. No, to jest fakt. I to gramy w farminga i gadamy o farmingu, nie? No. I to trzech dorosłych ludzi, nie? Tak. Takie osoby, które już mają tam powyżej tam te 25, a wy nawet tam 30, powyżej... No, 40. No. Ja mam, nie wiem, ja mam 27 lat, nie? No to już też do 30 dobijam, a zamiast pogadać faktycznie o dupach i ten to... Myśmy przez cały odcinek powinni gadać o dupach. Tak. O tym, jak wyrwać laskę, albo jakieś inne tam rzeczy. A dobra, nie, że my tutaj pierniczymy. My tutaj pierniczymy, że trzeba pole nawieść albo no. coś. No przecież wieśniaki jakieś normalnie z nas są teraz. No, dokładnie. Ja tu wjeżdżam na drzewa. No. No to ja się tu przejmuję, że ktoś się moimi jajkami bawił. Zaraz z odcinka. No. No tutaj takie bardziej, wiesz, życiowe sprawy poruszać. No. Jakbyś, wujku, wracał tą drogą tutaj między naszymi polami, no. byś zauważył gdzieś jakiś leżący patyk, to możesz dać znać, bo to znaczy, że mi wylatują z przyczepy. Ale to jest bez sensu, te kawałki drzewa przelatują nawet przez jak się to mówi? Wywrotkę? Nie, tą wiatę, plandekę. Ja przykryłem plandeką i ona ten... Wystaje, no. Wyskakują, no. Dlatego ja się tutaj nie bawię w drewala. Ale tego też nie umiem zrozumieć, nie? Patrz, umieli zrobić, żeby pas się naciągnął tam, gdzie jest drzewo, no. a już nie umieli zrobić, żeby pandeka się naciągnęła, nie? Tak, ten sam skrypt, tak, no. podejrzewam, że zadziałałby tutaj prawidłowo. No nie, po co? No nie chciało się im. No, no. dokładnie. Dwa lata mieli końcu, za mało czasu. No dwa lata w końcu. Wiesz jak to, te dwa lata, tak, jak u nas tak dwie jak, godziny tak odcinka. Jak dwie godziny odcinka, które już się kończą właśnie. Słuchaj, no. Dwa lata jak jeden dzień, nie? Ale ten, wracając do tematu, na jakiej mapie teraz gram, no to gram na tej lubelskiej, na Dedyku i mam wszystkie wasze mody plus swoje jakieś, nie? A ja tak czasami mam wrażenie, że my w ogóle jak tak właśnie zapraszamy gości i linkujemy im te nasze mody, to ja mam wrażenie, że czasami mam takie wrażenie, ale w sumie dosyć często, że kurde, no chyba tylko my wyszukujemy jakieś mody, nie? Bo co jest jakiś gość, to kurde, ale ten Drive Control jest super! A zostawiłem sobie Drive Control od was, bo mi się podobał ten mod. Ja mam takie zawsze serio, no, jak można ale... bez tego grać w ogóle? Oj, kurde. Wiesz co, powiem ci szczerze, że ja jedyne mody, jakie zawsze szukam i takie mody miały dla mnie sens, znaczy nie, że sens, po prostu nie mam na nic innego czasu, no to jakiś na przykład chciałem mieć, mam starą serię, no to szukałem 30, 60, no. kultywatora, pługa, siewnika i ten, i wszystkie te same oklepane od 11, nie? No. No, jak gram nowszą serię, no to tak, chcę mieć klasa, chcę mieć to i tyle, nie? A jakieś takie mody typu skrypty i tak dalej, no to nie szukam, to jak gdzieś tam przez przypadek się napotkam i... No, a właśnie, ja tu zaraz pokażę, tylko tutaj zaparkuję. Dzisiaj... No, nam nie mówił, że o mijaki z pługiem porobiłem, a tu tak, nie skoszony słonecznik, normalnie. No i od razu jest różnica. Jak sprzedałem drzewo normalnie, nie na wióry, no to zarobiłem 7 koła. 6200, przepraszam. Tak, drzewo się bardziej opłaca niż wióry, nie? I to jest też jakiś paradoks, bo wióry przerabiasz z drzewa, nie? Tak. Więc musisz wykonać dodatkową pracę, żeby to osiągnąć, więc powinno być droższe, nie?
No to znaczy, wiesz, wióry po prostu jest sens sprzedawać, kiedy ma się. Wiesz kiedy? Bo wióry mi się wydaje bardziej to, że ty sobie z drzewa porobisz te wióry, to jest przy okazji, bo mi się wydaje, że oni wióry zrobili w sensie sens wiórów jest wtedy, kiedy na przykład zasiejesz to pole, zasadzisz to pole energetyczną i potem zbierzesz sieczkarnią. No to masz tych wiórów od zarąbania i faktycznie zarobisz, nie? No, a wiesz, A takiego właśnie drzewa, no to jednak co to jest, nie? miałeś się bawić topolą i nie bawisz Będę się się bawił. topolą, Nie, ale będziesz to się na bawił. On starej się mapie teraz było. bawi konikami, nie ma czasu na topolę. Nie mam czasu na jakieś topole, inne drzewa i pale. Jak już będziesz mieć takiego dużego konika, też się będziesz nim bawił. I nie będziesz zostawić w końcu te patyczki. No. Nie ma. A nie, No. ja padok do koni usunąłem i świniarnię postawiłem, wiesz? No to jesteś masochistą. Masakra. Słuchajcie, widzowie moi kochani, tutaj ja właśnie miałem zaprezentować, bo nie zaprezentowałem, bo jakoś się nie złożyło. Dzisiaj dosłownie wgrałem przed południem albo i wcześniej rano, nie pamiętam, nową modyfikację na John Deere 6R i 6M w wersji z dużą ramą. Ja miałem wątpliwości troszeczkę, czy te ciągniki są na Europę, ale są na Europę i powiem wam, że jest. To są też modele, które są po prostu poprawionymi modelami od Giants, tak jak wujek wcześniej ogarnął tego 6M, tyle że właśnie mają dodatkowe opcje konfiguracji samego silnika oraz ogólnie tej takiej personalizacji. Polecam sobie to przejrzeć, bo są naprawdę bardzo fajnie te modeliki zrobione. W roczniki 2014 i 2018 oraz rocznik 2011, więc w jednym modzie są właściwie to cztery różne warianty, więc polecam, gorąco polecam. Ale ten John Deere, No. którym ja teraz jadę, to nie No. jest z tej paczki, o której mówił Sharpie. Ja Nie, teraz właśnie tak się nie akurat jest. składa, że jadę też John Deere'em z modyfikacji. Jestem z niego mega zadowolony. Niesamowicie. Jeszcze tam wam pokazywałem, jak jechałem z tą przyczepą, tam po ten słonecznik. Specjalnie pokazałem wam z kamery zewnętrznej. Nie wypowiadałem się na ten temat, bo gadaliśmy o głupotach, ale chciałem wam zwrócić uwagę z kamery zewnętrznej, żebyście zobaczyli, jak te zawieszenie tego ciągnika i te przyczepy ładnie pracuje. Zwłaszcza tego ciągnika. To i on tak się fajnie tutaj, on tak fajnie podskakuje na tym swoim zawieszeniu. Jak się jeździ po takich dużych nierównościach, widać, jak to po prostu wszystko pracuje. Mega, mega. Ja z tego ciągnika jestem bardzo zadowolony. Tak, Jak bardzo widzicie, przyjemnie. mam tutaj mało nim przejechane, zaledwie 7,5 godziny. Ale ja tego ciągnika się nie pozbędę. Prędzej pozbędę się tego starego Ursusa, który mnie wkurza. Bo powiem wam szczerze, myśmy tu tak dyskutowali między sobą, między odcinkami i jest bardzo dużo niepełnosprawnych modów. W sensie, że niby to są modyfikacje, pobierz, ale jak się bierze i w praktyce okazuje się, że to są modyfikacje, które zawsze mają jakiś problem ze sobą. No. Zawsze. Akurat ten John Deere, nie zauważyłem u niego najmniejszego problemu, bo to jest mod z podstawki wyciągnięty i dorobiony. To, co nie było Poddany zrobione przez. detailingowi. No. Tak, on został. To jest, można powiedzieć, Lifting. taki lifting. O. Tak. I dlatego one są lekkie, i dlatego cały model jest w miarę bezbłędny, bo dodali tutaj na przykład oświetlenie radia, czy tam czego nie było w podstawce. Dodali do jakieś dodatkowe wtyczki, których nie było w podstawce. Dodali na przykład jakieś tam dodatkowe podświetlenie guzików, inny ekran na komputerze pokładowym. I ogólnie ten model jest lekki, jako ze sceny modelskiej jest lekki, ale jest dopracowany i to mi się podoba. Mi to Tak, wystarczy. Ja tak. niczego więcej nie życzę sobie. No ja właśnie ściągnąłem, dodałem tą paczkę John Deere'ów, bo ja jednak będę się żegnał z moim case'em, tym starym, którym teraz właśnie jadę, który ma już 82 motogodziny. Stwierdziłem, że walę te motogodziny. Chcę jako drugi ciągnik też mieć jakiś fajny. I właśnie będę szedł w 6R, ale właśnie w wersji na dużej ramie, zbudowany na dużej ramie. Chyba tam 200 sobie 40 koni wezmę i też będzie elegancko. To jest coś takiego jak wujek ma, to znaczy wujek nie ma, tak mówił, z tej paczki, ale mod zrobiony na podobnej zasadzie, czyli nie zrobiony od zera przez widzimisię jakiegoś modera, tylko po prostu wzięła to ekipa, moim zdaniem, kompetentnych ludzi, którzy uznali, że te ciągniki są sprzedawane w Europie, nawet w Polsce, bo sprawdziłem to na stronie John Tom, Deere'a. są. Właśnie w wersji z dużą ramą. I chodziło tym moderom o to, że te ciągniki, które daje Giants, te John Deere, które daje Giants, są po prostu za małe.
niż te realne, więc są poprawione, plus tam właśnie takie smaczki, o których też wspomniał wujek, również mają, również się tam znajdują, nie? Bodajże tam jeszcze dodatkowe opcje z chipowanego tam silnika, mocniejszego tam o ileś tam koni, nie wiem, nie pamiętam, 15 czy 20, no i właściwie takie mody wypadają najlepiej, takie, które po prostu ktoś wziął z podstawki i je poprawił, nie? No bo ten dokładnie, Ursus, bo one to, są mówi, lekkie, tak. One mają mało tych całych poligonów, tak, i one nie obciążają, też i na dedyku są tak. Jako zielone, a nie jako pomarańczowe albo czerwone, nie? I to mi się podoba, no. Natomiast słuchajcie, tutaj jeden z widzów mi napisał na temat marki John Deere, że John Deere'ów jest w Polsce stosunkowo mało i ludzie mało też wiedzą w Polsce na temat tych maszyn, chociaż no ja nie wiem, no tutaj się pod tym bym nie podpisał. Ja też bym się nie podpisał pod tym. Ale chodzi o to, że ludzie rezygnują z tej marki dlatego, że po pierwsze marka jest droga, po drugie na ciągniki tej marki trzeba czekać nawet rok. I to zniechęca rolnika, bo jak on przychodzi po ciągnik, to on patrzy też na to, żeby ten ciągnik dostał w miarę szybko. A tutaj ten ciągnik, wiesz, zanim oni go sprowadzą ze Stanów, zanim oni go tam poskładają, zanim coś, to trochę to trwa i też serwis jest kłopotliwy. Tutaj nawet ktoś podesłał nam link do gospodarza, który nakręcił chyba 4 czy tam 5 odcinków z problemem, swoim problemem na temat John Deere'a. No jaja były niesamowite. No go tam troszeczkę, że tak powiem, ten dealer tej marki w Polsce go wysiutał troszeczkę i tam potraktował go naprawdę z buta, ale to jest przypadek indywidualny, to ja na to nie patrzę i nie oceniam całej marki w stosunku co do tego jednego bardzo, bardzo kontrowersyjnego i bardzo, no w sumie podłego przykładu, bo nie ma to znaczenia jaka to jest marka, to może być Mercedes, to jasne. Może być cokolwiek, każda marka ma jakieś wtopy, nie? No dlaczego John Deere by nie miał mieć, to też nie jest, oni też nie są idealni, nie? Ale ogólnie ja tą markę lubię, po tym co zaprezentowali mi, jak się zaprezentowali, jak mi się pokazali tam na tej, ja tą markę jakoś, no nie wiem, po prostu lubię i dlatego mam tutaj ciągniki tej marki, ale powiem wam szczerze, że no tego co mi tak widzowie piszą o tej marce, to ona jest całkiem spoko i ludzie kupują, tylko tacy, którzy no mają cierpliwość do długiego oczekiwania na tą markę. I tacy, którzy tej marce ufają do takiego stopnia, że nie patrzą, że serwis może być kłopotliwy, bo niektóre części są sprowadzane ze Stanów drogą po prostu wodną, czyli statkami, promami, no. Statkami. No a statek to nie samolot. No nie. Statek zanim przywiezie nam tą, znaczy przypłynie nam tą paczkę, nie wiem jak to inaczej powiedzieć. No przywiezie, no, przetransportuje. Prostu, no. Przetransportuje nam tą paczkę z daną częścią, zanim jeszcze serwis to dostanie, zanim serwis to zaksięguje, zanim serwis to zamontuje, to czasami to naprawdę bardzo długo trwa. No, w przypadku innych marek serwis jest szybszy i wygodniejszy, dlatego John Deere nie jest taki rozpoznawalny w Polsce, ale są te ciągniki w Polsce i jest to marka traktowana tak troszeczkę po macoszemu przez te właśnie względy, nie? Ale to nie, tak nie mi to tłumaczono. Nie ma nawet jednej w Europie fabryki John Deere'a, żeby te części z Europy sprowadzać. Bo to słuchaj, wynika z tego, co ja mówisz, nie że wiem. Jest tylko ze Stanów. Słuchaj, Sharpie, ja ci tego nie powiem. Było, no. Ja ci tego nie powiem, bo ja to, co powiedziałem wcześniej, wiem z tego, co mi piszą widzowie w mailach. Bo jedni piszą w komentarzach, inni piszą w mailach. To co mi napisał widz w mailu, ale ja tego nie sprawdzałem. Ja to jak papuga powtarzam, no nie? No coś w tym może jest, może faktycznie jest tak, może inaczej. Bo jeżeli by tak było, no to faktycznie, no to jeżeli rolnik się nie kieruje tym, że na przykład lubi tą markę i koniecznie chce mieć i go nie interesuje, że będzie czekał na części, czy ewentualny serwis, czy po prostu na sam ciągnik długo, no to poza takimi może jakimiś fanami, sympatykami marki, no to raczej... Jak Perkins. Rzeczywiście, no. Ale Perkins to tam wiesz, no to tam on sobie klasyczka wytargał, nie? No niby tak, ale wiesz, on mówił o tym, że on po prostu, no podobają mu się te wnętrza i ten, i on oglądał no, inne traktory są, i się no. Nie czuł w nich i tyle, i on chce jelonka i koniec, nie? Nawet tak. Kosztem tego, że widzisz, teraz kupił traktor, za 40 czy ileś tam tysięcy i musi w niego jeszcze 30 wsadzić, żeby to chodziło, nie? No słuchaj, no powiem ci, że nawet tutaj w tych modelach w FS-ie mi z tych wszystkich ciągników, bo tam Sharpie zrobił zjazd gwiazd. On tam zrobił, kurde, normalnie, słuchaj, Moto Agro Show. A to nie tylko ja, przepraszam. I bardzo. Ja sprawdzałem wnętrza wszystkich ciągników. John Deere to jest dla mnie to. No i tyle. Tyle w temacie.
No, jest, mają wszystko ładnie dopracowane. Mi się podoba ta jego klatka taka tutaj i to, że jest takie wygodne, jak wtedy widziałem to co wam mówiłem, Sharpie mi podlinkował tak, ten no. film, jak ta kobitka po prostu wychodziła z tej kabiny. Ona jakby z pokoju wychodziła. No tak, no. Panie... Toż, no. No mega sprawa, nie? I powiem ci, no za taką sprawą komfortu i sprawą... Co to jest? Gotowy do zbioru. Tyle omijaków. I mi powie, że omijaków nie zostawił. O, jejku, jejku. Ja cię zaproszę tutaj i pokaż widzom, jak ty zostawiłeś posłonecznik na polu. Dobra, ty się nie tłumacz. Posprzątam po tobie na moim polu. Pojadę tutaj z tym, z... Jak się to pieroństwo nazywa? No, pojadę z... Kultywatorem. Kultywatorem, to poprawię po tobie. No, dziękuję. Nie było. No. Bo to... Tam akurat Bociek żabki zbierał. Żabki zbierał Bociek. Bardzo ciekawe. Nie chciałem go rozjechać. O, panie. 2 godziny nad spędzone w drzewie. O, kurde, już mnie plecy bolą, wiecie? No to jak tam Geppetto? No i jeszcze nie ożyły te drzewa. Ja za chwilkę kończę, no i też już jadę, zjeżdżam na farmę, bo już tutaj owapnowałem to wszystko. No ja i będziemy wszystko... kończyć, nie? Tak, ja zostawiam wszystko w polu, bo ja sobie to dokończę tam... Później. Także. Nie chce mi się tu przyjeżdżać znowu tym klamotami. To jak kończymy, bo ja mam akurat idealnie połowę pola, to muszę zrobić poprzeczniaki, bo potem przyjdzie następny widz i wujek powie, no i tam musisz poprawić to, co ten Szymon zostawił, nie? Bo takie omijaki porobił i u góry, i na dole. Panie, nie wiem. Zepsuty dzisiaj jesteś na mój odcinek, nie wiem. No Sharpie cię zepsuł, no. Nie, aż tak źle naprawdę? Nie no, żartuję cały czas. Się nie przejmuj, ty mnie w ogóle nie słuchaj, co ja gadam. No. Ja wiem, że żartujesz, tylko wiesz, jak ktoś już powtarza coś piąty raz, nie, no to potem się zaczynasz zastanawiać, czy on na pewno żartuje. Czy on na pewno żartuje? No. Ty, a, nie, może on jednak nie, a może on jednak nie żartuje? A kamery zamilkną i pojedzie z góry na dół, nie? Nie, to z wujkiem musisz spędzić nagrania. Odpowiednią ilość motogodzin. Znaczy, żeby się połapać w tych joke'ach. A właśnie, a propos motogodzin, Sharpie, bo ty tak ostatnio mówiłeś jeszcze, też no. tak sprostuję, bo ty mówiłeś, że kurczę, że tak się podniecamy, że 40, a co to jest dla takiego ciągnika, no, nie? No bo co to jest? Tylko, że to właśnie nie są motogodziny. A co to są? To jest 39,6 godzin czasu gry, czyli tyle, ile ty realnego czasu grałeś w tą grę tym ciągnikiem. Czyli chcesz powiedzieć, że ja case'em przejechałem, samym tak. case'em przejechałem 83 tak. godziny realnego tak. czasu? Tak, tyle czasu spędzasz na komputerze. Tarpi, co ty robisz ze swoim życiem? Ale nie, naprawdę. Poważnie, Szymon. No poważnie ci mówię. Ale jak jest nieodpalony silnik, to nie lecą te motogodziny. Nie. Nawet jak w nim siedzę. Tylko jak nim jeździsz. No dobra, to ja na niego żagiel postawię, żeby nie było, że ja tyle Słuchaj, czasu spędzam. No to jak ten ciągnik, czekaj, nie, bo on nam tu chyba coś z farmazony sadzi. Czekaj no, momento. Jak ten ciągnik stoi i ja nic z nim nie robię, to lecą mu godziny czy nie? Nie. No to, no to są motogodziny, proszę pana. No to co to pamięć za głupoty Ale to są... No dobrze, że motogodziny, ale to są... Znaczy nie motogodziny, bo motogodziny to by było liczona każda jedna godzina spędzona w farmingu. Znaczy w sensie, masz na przykład 10, tak? No. I w grze, tak? I potem jest godzina 12 w grze, to już powinien on mieć zrobione 2 motogodziny. A to nie są właśnie te godziny z gry. Bo zauważ, że na przykład zostawiłbym teraz zapalonego tego John Deere'a, nie? I przyspieszyliśmy czas o 6 godzin, nie? Mhm. To on nie będzie miał nabitych 6 godzin tego. Więcej? No. To tak, to ja wiem. No to nie są właśnie, chodziło mi o to, że to nie są, bo prawdziwe motogodziny liczy się, ile ten ciągnik pracuje. Więc musiały być liczone, żeby tak naprawdę był licznik wiarygodny i ten, to by musiały być liczone te godziny z farminga, a nie tak, godziny... Tak, tylko Szymon, mi nie chodziło do końca o to, bo zobacz, bo ja rozumiem, ty dobrze teraz mówisz, tylko że zobacz, no. I tak te godziny w ciągniku biją wtedy, kiedy chodzi silnik, więc no, możemy tak. to określić jako motogodziny, ale tak jak mówisz, jak ustawisz teraz na przykład czas razy 120 i przeleci doba, czyli w przeciągu tam, nie wiem, ile to potrwa, 10 minut no, może czasu minut, realnego, no. nie? No to no. wiesz, nie nabije się 24 godziny, to ja to rozumiem, no tak jest, bo do tych motogodzin jakby pojazdów skala ma, a czy gra ma własną inną skalę, odrębną tak. skalę czasu, nie? No. Tak, ale mimo wszystko, no
Wiesz, są to jakieś tam motogodziny, które wykonał no, ten ciągnik. No ale gdybyś policzył właśnie te motogodziny, które on naprawdę zrobił, no to on już no. był mega zużyty, wiesz? O to no tak, chodzi, bo to pod hektary w sumie. Próbuję ci powiedzieć, że ten ciągnik naprawdę już jest zużyty, jak on ma 40 godzin gry, nie, mhm. nie tego, no to on już powiedzmy ma tam kilkanaście tysięcy tych motogodzin zrobione, nie? No w sumie tak, no bo masz jeszcze, wiesz, ile hektarów on pojechał, a skala, mapa też ma swoją skalę, nie? No, no. Więc to, no fakt, coś w tym może być, no. No bo no to tak. jest gra komputerowa no. i to działa tak, a nie inaczej, wiesz? No. Wiesz. Ale to było mega śne teraz normalnie. Moja córka jak była mała, to tato, a wiesz? Dobra. Albo jak coś chciała, nie? Znajdź jeden omijak na tej zaoranej połówce, nie? Ja. Nie mów mu dwa razy. Nie, no ja na nie pewno mam. Będą, szczególnie przy miedzach. Bo od normalnie samej miedzy nie umiem odebrać. Przejął się. No. No, ale to dobrze świadczy o pracowniku, wiesz? No. Jasny glint. Dobra, to ja swoją połówkę skończyłem. Ale dobra. Ten wielki, jak ten drugi jest zniszczony i się świeci, tak. Tak, no. Tak jak realny puch prawdziwy. Szkoda, że wieje, nie? No. I szkoda, że jak go naprawisz, to go pomalujesz, no. Bo każdy rolnik maluje tak. maszynę przy każdej naprawie, oczywiście. Nie? Oczywiście. No. Motowidła też. No, tak, oczywiście, no. Ale farming to jest farming, nie? Wszyscy ale, ją krytykują, tak. ale wszyscy w nią grają, nie? Dobra, wujku, czy ja mam zjeżdżać na farmę, czy zostawić ci ten ciągnik tutaj w polu? A skończyłeś tam orkę? Nie skończyłem. No to my wyłączowujemy nagrywanie, a tam dalej jedziesz. Z tym. Aha, nie no dobra, okej. Okay. Ale to ten, to ja przyjdę później, bo muszę iść do garażu porobić swoje, wiesz? Patrz, wymówkę sobie znalazł. Nie, zostaw mi go tam. Zostawić ci, tak? Okej. Okay. No. To ja go tak ładnie w rajce ustawię. Znaczy nie, ja jeszcze mogę orać, bo mi to nie jest problem. Nie wiem ile Nie, zostaw go tam, wiesz. Ja tam puszczę tego pracownika, z Giantsów. Oni przynajmniej omijaków nie robią. No, dobra, panowie, kończymy odcinek. Dobra, czekaj. Nie, ja tu się śmieję z Iwonki. No powiedz, no. Powiedz, Iwonko. Dzień dobry, Iwonko. Dzień dobry. Nie słyszę was, bo mam słuchawki na uszach. Słyszę, no to... ryja, że no, słychać. Tak drzecie ryja, jak Iwonka powiedziała, że słyszałem. Słyszałem. Powiedziała ryja? Tak, Drusia tak. Jest. Tak, no, jest miła, jest bardzo miła. No, no o, jest miła. Głos Dobra. Ma bardzo miły. Tak. Dobra, teraz jeszcze ciągniczek naprawimy. W sumie nie muszę. Gdzie ja teraz ale pojechałem? Niech będzie, że naprawię. I jadę przez soję Bartka. Jezus, nie, ej, to ale on, faktycznie to... tak jest, że jak ten pług jest użyty, to on wolniej orze. Mogłem wcześniej orać. To znaczy prędkość 12 same... na godzinę? Aha, prędkość ciągnika, no. A teraz oram 9 na godzinę. Mhm. A ciągnik? Może ciągnik też, zużycie ciągnika też wpływa na prędkość. No 20% mam zużyty. Aha, no to nie, no to chyba powyżej 30 dopiero zaczyna. Na zielono wpływać. Jeszcze jest. Ja no, już no. mówiłem, ja już mówię nieraz Szarpykowi, bo Szarpuś najczęściej szuka modyfikacji. No. Jak może, jak są jakieś modyfikacje, widzę... Tak, pozdrawiamy Iwonko, słyszymy. Słyszę cię. Słuchaj, jak jestem... Nic, mów śmiało. Jak jest jakaś modyfikacja, jak macie jakąś modyfikację na zatrzymanie uszkodzeń tych, albo spowolnienie no. uszkodzeń tych maszyn, to dajcie nam to, bo to jest irracjonalne. W jaki sposób obciążyć się tutaj zepsuł na 22%. No i co teraz? Co? Stracił uwagę teraz, czy jak? Odchudził się. Masakra. Ja też poproszę jak coś. To jak dostaniecie od waszych ja też mam się tak widzów, to mi podeślijcie. Ja rozumiem, no. że maszyny się psują, ale nie w takim tempie i... Nie tak irracjonalnie, no, come on. No. Zamiast tego mogliby na przykład zrobić losowe takie zdarzenie typu o, zepsuł, tam nie wiem, ułamało tak. się tam w motowidłach coś i dup, kombajn się wyłączył, nie? W trakcie na przykład żniw, no nie wiem, żniw. Kamień wpadł no, czy cokolwiek, tak, nie? Dokładnie. I to byłoby już fajne. No wiadomo, że nie co chwilę jakby takie coś było, tylko tam co jakiś czas, żeby się takie zdarzenie tam powiedzmy wydarzyło, losowe. No ale to już byłoby na pewno lepsze niż to, że zetniesz, znaczy skosisz jedno pole i masz 25% uszkodzenia headeru, nie? Słuchajcie, jak ktoś jest zapuszysty, ktoś ma dużo nadwagi, bądźcie jak odważniki w farmingu.
zepsujcie się po prostu, będziecie lżejsi, no i tyle. Ale to normalnie już widzę ten, z tego tekstu, co teraz powiedziałeś, hasło na koszulki, nie? I taka grafika, takiego odważnika z oczkami, taki zadowolony, taki no, fit. No, taką koszulkę wrzucę do mojego sklepu z koszulkami. On jeszcze w ogóle istnieje, nawet nie wiem, czy on jeszcze w ogóle istnieje. Tam mam jakiś sklep symboliczny, ale ja nie wiem, czy on jeszcze w ogóle prosperuje. Otworzyłem se sklep i nawet nie wiem, czy on jeszcze istnieje. No, nie wiem, czy on to jeszcze istnieje. Jak jest ten sklep, to jest w opisie do filmu, tam macie sklep, linki, tam macie koszulki jakieś, gadżety. Ja już nawet nie pamiętam, co ja tam dawałem, bo zrobiłem to dla was, bo naciskaliście mnie, wujku, a dasz sklep? No to jest sklep, ale ja już nawet nie pamiętam, co ja tam sprzedaję w nim. Ale to nie jest tak, że jak ty masz ten sklep, to ty wysyłasz ludziom te rzeczy? Czy to nie, po prostu nie. Ktoś robi za ciebie? Ktoś to robi za mnie. Nie, to jest coś jak kapsel, tylko że inna strona. No. To nawet jest były kapsel, to jest coś takiego jak kapsel. Tylko z tego prowizję, tak? Że to jest czyjś sklep, ale ty masz tylko z niego prowizję, że twój wizerunek jest tam sprzedawany, tak? Mam tam złotówkę od koszulki, Bożeż mój. No, ale ja ci tego nie wypominam, broń Boże, tylko jak to działa, wujku. No mam to tak, że w chwili obecnej tam mam chyba na 4 serki homogenizowane z tych koszulek. To max, no, tak to z tego by się uzbierało. Jakby się chciało na koszulkach, czy bluzach, czy ciuchach zarabiać, to niestety to by trzeba było stworzyć własną markę i ten, bo... Te kapsele, jakieś te Tetris, czy jak się nazywają te strony z tymi koszulkami, no to jest wszystko taka franczyza, nie? To nie jest nic takiego ani dobrego, ani fajnego, ani rozsądnego nawet, powiem ci. Więc jeżeli ktoś chce kupić koszulkę... Ja bym na przykład się zdziwił, jakbym zobaczył na gdzieś na mieście, czy coś gościa, który idzie w koszulce MRCH Śląsk, nie? Nie wiem, czy bym chciał w ogóle. Nie, to słuchajcie, to jest tak, że jak ktoś chce, powiedzmy, kupić koszulkę, żeby, nie wiem, tam sprawić tam radość wujkowi i dać mu zarobić, to wiedzcie, że on z tego i tak nic prawie nie zarobi. No tak, mam z tego czteropak. Serków homogenizowanych. Nawet nie harnasia. Nawet nie harnasia, o to tyle się nawet nie zarobi z tego. No, dobra. Także. Ale dobra, słuchaj, co innego, jak tam odcinek. Coś tam takiego jak Rezi, nie? Bo tam, wiesz, pół rodziny Rezi go siedzi w tym interesie, no to on tam, jego tata sprzedaje mu tam, chyba ma tą firmę, tam czaskają tam te koszulki, pik, 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 pik. Wiesz, jak ten Reksiu w tej, jak była ta bajka Reksio i na koniec były te napisy i siedział ten Reksio i tak czaskał tym młotkiem, no to tak czaskają te koszulki tam, no to tam, on tam ma interes rodzinny, no to oni tam zarobią, nie? On tam ma charytatywne jakieś, robi akcje, kupcie koszulkę, to tam ileś tam kwoty z tego idzie tam na cele czy coś, no to nie ma sprawy, to by to miało sens, ale co? I poza tym moje koszulki nie mają nigdzie mojego ryła na koszulce, ani nigdzie nawet chyba logo WB nie jest, tylko tak jakieś, dacia trzasne i takie inne, traktorki, autobusiki na koszulkach są i takie rzeczy. Jeszcze pytanie do ciebie. No, słucham cię. Na dedyku, bo ja już dawno dedyka nie miałem i teraz zakupiliśmy sobie dedyka, żeby wygodniej sobie grać. Na dedyku, jak jest aktualizacja jakiegoś moda na ModHub, to ja go muszę na nowo wrzucać? Nie, właśnie, słuchaj, jeżeli chodzi ci o ModHub ten z gry od Giants? Tak, Nie, jeżeli jest aktualizacja moda na ModHubie, to z poziomu samego dedyka go aktualizujesz. Aha. Oczywiście, jeżeli to jest tak jak mówisz, z ModHuba tego, czy z gry, czy ze strony, nie? Chodzi mi o to, co jak wchodzisz na menu główne i tam jest modyfikacja. Jak ściągniesz z innej strony, to już trzeba potem ręcznie, nie? W razie czego. Mhm. Okay. Ja generalnie mi ostatnio kilku widzów poleciło stronę z modami www.jestmods.com. I tam na tej stronie, ja tam wszedłem, w końcu mówię, kurde, chyba z piąta czy szósta osoba mi poleca tą stronę jako stronę z modami. Ja tam wchodzę i tam patrzę, że jest bieda ogólnie, mało tych modów, kilka stron, ale z kolei potem doczytałem, że właśnie na tej stronce tych modów mody przechodzą na tej stronie taką ostrą selekcję są testowane przez tych ludzi, którzy prowadzą tę stronę z modami. Mhm. Przy czym linki do wszystkich modów są zawsze oryginalne. Oni to podkreślają, zawsze zachowują oryginalne linki. I mało tego, mi się podoba na tej stronie bardzo to, że po pierwsze, nie trafiają tam mody takie jak na przykład ten Ursus, którego miał wujek, bo taki mod tam nie przejdzie, oni go nie pokażą, oni go nie wpuszczą do siebie, że on, zatrzymujesz go w polu, a on się, nie wiem, obsuwa w prawo na przykład, w dół, nie? No. Tego typu rzeczy, czy tam jakieś takie inne nieracjonalne błędy. Są tam modyfikacje, które dupy nie urywają, ale które z drugiej strony też nie mają żadnych rażących błędów, nie? Mhm.
i zauważyłem, że tam naprawdę, kurde, są modyfikacje, które bardzo godne uwagi. I stamtąd właśnie na przykład mam tą paczkę John Deere'ów, które dzisiaj wrzuciłem. No i mój ciągnik tego klasa 920, nie? Właśnie tam wyhaczyłem. On też jest na ModHubie zresztą akurat, więc to też jest spoko mod, nie? No, także polecam. Tam jak szukacie jakichś modów, no to www.jestmods.com. I fajnie jest to, że każdy mod tam jest indywidualnie właśnie opisany przez ludzi z tej strony. Że to nie jest skopiowany opis od twórcy moda, tylko oni tam piszą swoje spostrzeżenia na temat tego moda, że testowali, zauważyli to i to i to, to i to jest fajne, nad tym by mogli poprawić, ale ogólnie mod jest spoko na przykład, nie? Coś takiego. Więc ja powiem wam, że ja już teraz właściwie to albo tutaj z ModHuba, albo jak już szukam jakichś modów, to na tamtej stronce, nie? Nie często się tam pojawiają nowości, no bo tak jak mówię, tam są takie bardziej godne uwagi modyfikacje, nie wszystko jak leci, jak na innych stronach, że tam naprawdę są czasami są tak bezsensowne modyfikacje i że to przechodzi przez jakąkolwiek moderację, to mnie zadziwia. No i właśnie takie coś pokazuje, bo nie idą na jakość, tylko na ilość, nie? Dokładnie. Gdyby były właśnie takie strony z modami, które właśnie robią takie selekcje, to by szybko wyeliminowało tą patologię modelów. Tak, dokładnie, no. No. Bo stwierdziliby w końcu, to po co my to mamy edytować, konwertować, jak i tak nam tego nigdzie nie przepuszczą, nie? No. Dobra, panowie, byłby porządek. Dosyć tego, dosyć muszę wam brutalnie, bestialsko przerwać ten temat, bo za niedługo to YouTube nie puszczą tego filmu w ogóle, bo będzie za długi. A już jest 2 godziny 20 minuta, także musimy to kończyć. Musimy. I to ewidentnie, bo Britate będzie tak tragiczny, że tego nikt nie będzie oglądał i tak. Słuchajcie, tutaj jeszcze jest taka afera przede wszystkim, no kot mi psa zeżar, jak widzicie, nie ma psa, szukają go wszędzie dookoła. Podczas tej miłej dyskusji na temat portalu z modami. Nie ma nigdzie psa. Rudzielec go zeżar. I psa nawet nie mogą już nakarmić, bo psa nie ma. No i tą sensacyjną wiadomością będziemy za chwilkę kończyć to spotkanie. Tylko, że jeszcze poprosiłbym tutaj Szymona, gdziekolwiek on jest. Nie wiem, gdzie on się tam szlają po całej wsi. Ja pracuję ostro, dokazałeś mi ten, no to jadę. Nie, no proszę do mnie teraz przyjść, no na do widzenia. Czekaj, bo szukam twojej farmy. O, tu jest. No. Jestem. No i słuchaj, z takiej racji, że każdy widz u mnie, oczywiście widz w sensie gość, ma szansę na swoje ostatnie 5 minut z końcem spotkania, więc proszę bardzo, oddaję ci głos. Możesz powiedzieć wszystko to, co chcesz, bądź też nie chcesz, pozdrowić kogoś ewentualnie. No to ja serdecznie dziękuję za miłe spędzone ponad 2 godziny. Dzięki za miłą grę, za wszystkie cenne uwagi, za to, że słuchaliście tego, co ja miałem do powiedzenia. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, pozdrawiam twoich widzów, pozdrawiam widzów Szarpiego. Zapraszam też do mnie na kanał, bo skoro mogę powiedzieć wszystko, to zapraszam do siebie na kanał MRCH Śląsk. No i co, no i tyle. Pozdrawiam mojego widza Filipa, bo ostatnio czuł się bardzo doceniony i niech czuje się znowu doceniony. Także Filipie, pozdrawiam cię znowu bardzo serdecznie. I tyle, w sumie chyba więcej nie chcę mówić. Wystarczy na dziś. Szarpi, chciałeś coś do tego dodać? Tak, chciałem dodać, że dziękuję za oczywiście wszystkim widzom, którzy zdecydowali się jednak oglądać moją rozrywkę, nie tylko słuchać. Rozgrywkę, przepraszam. Rozrywkę może też, tylko taka trochę drewniana była ta rozrywka. Obiecuję, że w kolejnym odcinku z tego całego drzewa już wystrugam sobie Pinokia. No taki nawet dość przystojny z ciebie Geppetto. Także. No taki, że może rąbać laski, znaczy drzewo, nie? No, no tak. No dobrze, to moi drodzy, w takim razie no ja pozdrawiam wszystkich pozdrowionych, tych niepozdrowionych też pozdrawiam. No i moi drodzy, tutaj dziękuję Szymonowi za to, że wytrzymał z naszym poczuciem humoru tyle czasu. Dziękujemy za te wszystkie omijaki, dziękujemy za całą pracę, za cały wkład, za całe serce włożone w nasze pole, że znalazł czas i w ogóle i tyle. Polecam się na przyszłość. Tak jest. I dziękujemy za wyjaśnienie kwestii motogodzin. To tak, tak. No. No i to by było chyba na tyle. Tą sensacyjną wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie. Na dzisiaj dość widzenia. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Pa. Bye. Na razie.